Siemanko, siemanko, dobry wieczór. Dzisiaj podgatunek, na który czekałem bardzo, bardzo długo. Ostatnio był trochę niżej na liście, ale jak już zaliczyliśmy sobie klasykę i horrory po 2000, no to następne, że tak powiem, w kolejce były albo horrory komediowe, albo horrory właśnie torture porn. Bardzo piękna wymowa. Oczywiście R-ka odwrócona jest i na miniaturce, i w tytule. Żeby się YouTube nie przyczepił, że tutaj sobie, wiecie, jakąś pornografię robimy czy coś. Nic bardziej mylnego. Sprawdźmy sobie jeszcze, na sam start tylko się pokaże. Cyk. O, jestem. Sprawdzimy sobie, jak się ankieta układała, chociaż nie jestem pewny, czy tu widać wyniki. Okej. Dobra, tutaj była ankieta, kto jeszcze tego nie ogarnia, no to ankiety są na Instagramie, zapraszam serdecznie. I tutaj zawsze wybieracie, co jest następne w kolejce. Czekajcie, bo tak coś patrzę, że strasznie ciemno na kamerce. Już wiem dlaczego, no nie włączyłem moich magicznych światełek, więc pozwólcie, że tylko podczepię wtyczkę. O, that's better. No, trochę mi widać teraz. Przegłosowane już teraz nawet większym procentem niż tutaj jest pokazany, bo to było kilka godzin temu. Tutaj sobie powtarzałem dzisiaj 1408, naprawdę zajebisty film, zresztą polecam bardzo. Kto ma ochotę, info o live'ie, dobra. Tylko że my musimy sobie zacząć od jednej rzeczy, bo czym tak naprawdę jest torture porn? To jest bardzo dobre pytanie, zaraz sobie postaramy odpowiedzieć i będziemy robić listę. Tylko się z wami jeszcze przywitam. Rafał 8, ale to nie jestem ja. Cześć, Rafał. Dziwnie się witać z kimś, kto ma tak samo na imię. Tak jakieś, to jest takie trochę, jakbyś sam do siebie gadał, nie? Jakbyś był taki, wiesz, trochę, po tym 1408 szczególnie, nie? Taki walnięty był trochę, ale... Nie wiem, tak mam po prostu. To do nas wpadł dzisiaj wieczorem. Wiem, że macie już szkołę, więc... Postaram się chyba od następnego tygodnia troszeczkę wcześniej zaczynać. Chociaż z pół godzinki czy godzinę. Bo musicie pewnie chodzić wcześniej spać, przynajmniej niektórzy. A jak nie do szkoły, to z reguły do pracy, nie? Klaudia mówi, że dzisiaj nie pomoże, bo jest za młoda na takie rzeczy. I bardzo dobrze, Klaudia, bo do mnie nie jeden 13-latek już pisze, że on oglądał wszystkie Ludzkie Stonogi, Hostele i inne cuda i że go to nie rusza, więc... Jak ty mówisz, że jesteś za młoda, to bardzo dobrze, że tak mówisz. I tak, tak jest. Będę też wdzięczny, jak dacie kciuka na górę i... na górę. Kciuka w górę na start i mam nadzieję, że YouTube nie uwali tego tytułu, że algorytm tego nie wykryje dzięki mojej Turbo RC500 IQ odwróconej. Ajme, siema, dawno nie widziałem. Alex Plazer, Gabi, siemaneczko. Cześć, Ironek, stąd też już witałem w sumie. Na czacie. Paulina Szuma, dzień dobry. Nie klikaj w mój awatar, siema, siema. Jakaś tu muzyczka nowa mi się na YouTubie, że tak powiem... pokazała i mam nadzieję, że nie ma copyrightów. Byłbym wdzięczny, jakby nie miała. Liber, siema, musisz wstać o 6, no i bardzo dobrze, no. Trzeba, trzeba. Zaraz właśnie sobie ogarniemy, na czym polega ten podgatunek. Bo nie jestem jakimś specjalistą od torture porn, po pierwsze, dlatego, że to jako tako istnieje tylko bardziej teoretycznie niż praktycznie, chyba nawet bym powiedział. Ale faktycznie coś takiego zostało zadefiniowane, przynajmniej... Może inaczej, jest to częścią innej definicji, którą zaraz wam pokażę. Bo też się zastanawiałem właśnie. 21.37, no. Było przed chwilą rzeczywiście. Cześć, Gastro. Beat White, siemaneczko, Wanyk, Lowa. O kurde, ale was dzisiaj. Chyba lubicie takie horrorki, co? Maciej Gańko, cześć. Siemka Ada, siemka Konrad. Szczura widziałem, dobry wieczór. Ashi nawet jest, kurde, Ashi. Ty chłopie, jeszcze pamiętasz, że ja kanał prowadzę, siemaneczko. To jest jakiś bardzo trudny nick. Kughydypy, siema. No tak, fajny. Jakust 281, siemka. Cześć Patryk, cześć Raid. Graveyard Keeper. Tak, droga bez portu 6, zdecydowanie, zaraz będziemy wpisywać. No i patrz, kochanki, no YouTube jednak.
zawsze ukrywało twoje komentarze. Ostatnio znalazłem taką funkcję, która pozwala jakby dodać kanały, których komentarze mają być zawsze puszczane, nieważne co w nim będzie. I nieważne, czy tam będzie link, czy jakaś wiadomość nawet teoretycznie niezgodna nawet z regulaminem i tak zacenzurowało. Także no jesteś kompletnie zbagowanym kanałem niestety. Cześć Marta Żurawska, siemka. Cześć Tomek. Tomasz znaczy się w sumie, jest napisane, żeby było wiadomo. Bo nazwisko, jak mnie mam, jest tak długie, że nawet nie wiem, czy doczytam, bo ślepy jestem. Nowy jesteś, ale zostajesz na dłużej. Bardzo fajnie, cieszę się. Możesz suba zostawić jak chcesz, bo inaczej to ciężko z powiadomieniami. Nawet czasem jak się ma suba, to ciężko. Dawno nie zaglądałeś, Warden. No właśnie widziałem. Cześć Franio, cześć Filip Skórka. Oglądałem pierwszą część Pet Cemetery Aimi, jest recenzja, zarówno jak i nowej. Dupol 13, siema. Cześć Daria Sobczak. Do reprezentanta YouTube'a, no możesz napisać, ale to postaraj się jeszcze dowiedzieć, czy masz tak tylko u mnie, czy na innych kanałach. No bo mówię, ja dodałem ciebie i dodałem Marcinowe recenzje, tak po prostu testowo. Ale nadal ukrywa, nie? Slashera jeszcze nie widziałem akurat. To długie, długie, ale moje też jest długie w sumie. Oglądasz tylko mało czasu, no wiadomo. Awos, nie wiem, czy dobrze czytam. Awosi chyba, jak źle to sorry. Cześć, witam, dziękuję, dobra. To tak, my sobie ustalimy tak na krótce, chciałem powiedzieć, pokrótce. Coś ostatnio mój internet, moi drodzy, jest oporny. Przez tygodnie naprawdę było dobrze, teraz wiem, że są piksele, zdaję sobie z tego sprawę w tym momencie, widzę, że słabo działa. Zaraz to się poprawi. Ostatnio zaczął znowu coś odwalać. Ale zasięg jest full, także wiecie, no, tyle co mogę poradzić, to już poradziłem, czyli nic, nie? Dobrze, ja sobie pozwolę otworzyć taką oto definicję, splatter film. To też może być wam nazwa, która jest mało dla was znana, albo nie słyszeliście o niej w ogóle, tylko poczekam, aż to się odpikseluje, bo inaczej to dużo nie zrobimy dzisiaj. No dokładnie, piksela tak, wuj od siemka. O, mam nadzieję, że w końcu życie mi kiedyś pozwoli ten internet zmienić. No niby się poprawiło, ale ja widzę, że i tak jest opornie. Tak, ja mam tak, kocham kino ustawione, że jak mi internet szwankuje, to się nie laguje, tylko są piksele, ale chciałbym już ten internet zmienić, ale nie mam takiej możliwości po prostu. U ciebie jest spoko. Tak, już teraz jest lepiej na pewno. Dobra. Wpisałem sobie w Google nawet wcześniej właśnie torture porn. I jeżeli chodzi o definicję, no Wikipedię, użyjemy sobie Wikipedii, to wyskoczył mi tak naprawdę splatter film. W sumie tego terminu już się nie używa za bardzo, przynajmniej w Polsce. Natomiast to jest po prostu gore, tutaj chodzi o gore. Wydaje mi się, że kiedyś, może jeszcze nawet nie za moich czasów, było to bardziej używane, właśnie to słowo, jeżeli chodzi o splatter. Nawet w definicji splatter ma właśnie, no, że podgatunek horroru, tak? I tutaj jest słowo gore użyte w definicji, graphic violence, bla bla bla. No i teraz bardziej raczej się już właśnie mówi gore, nie? Oczywiście w gore mogę kliknąć, też będzie miało definicję, ale to... Nie jestem ekspertem od tego splattera i jak tam dokładnie to działa, kiedyś czytałem o tym. Po prostu wydaje mi się, że teraz się używa gore. Czy się to czymś różni, to ciężko mi nawet powiedzieć. W każdym razie, no właśnie w tej definicji znajduje się nasz torture porn. Jest sobie tutaj w takiej zakładce osobnej. Czy zakładce, no wiecie o co chodzi. Wydaje mi się, że po prostu ktoś kiedyś opisał w ten sposób sobie te brutalne filmy i nazwał je torture porn, że po prostu to jest takie, wiecie, takie soft porno z torturami i stąd się to wzięło. Być może od, wiecie, jakiegoś zwykłego określenia w recenzji, które kiedyś ktoś podał nawet, mogło tak być. Dokładnie to pewnie w 100% nie jest wiadome. A tutaj jest oczywiście coś tam opisane, nie? Pewnie tego za bardzo nie widać, bo to jest strasznie małe. Dobra, powiększymy sobie to trochę. A torture porn od gore się różni akurat. To już jestem, wydaje mi się, w stanie wyjaśnić. Że gore to niekoniecznie muszą być tortury, prawda? Gore to jest gore, to jest rozlew krwi, to jest brutalność i tak dalej. Ale na przykład tak jak w pile nie ma tortur. W pile ci ludzie sami muszą się uwolnić z danych pułapek, prawda? Ale gdy wchodzi już konkretny jakiś morderca, konkretny psychopata i już torturuje, to wiesz, to już można mówić o torture pornie. To jest dla mnie taka kluczowa różnica. No tak jak kocham kino, też zauważył właśnie, to jest bardzo podobny wniosek. Siemano Bartek, cześć. Tak, hostel też będzie. Oczywiście tytuły zaraz będziemy sobie, moi drodzy, wpisywać. O 5 wstajesz, o 22 spadasz, spoko. Dlatego ja będę robił te live'y wcześniej, tak 20:30, nie?
Gore robiliśmy, ale teraz robimy torture porn, nie robimy gore. Robimy takie bardziej już odjechane horrory, czyli typowo brutalne. Tak, na przykład serbski, dokładnie. Kawki muszę wyknąć. Co pieprze? Bo nie rozumiem, Klaudia, o co chodzi i do czego się to odnosi. Znaczy, chyba, że to nie do mnie. A czego nie ogarniasz? To ci postaram się wytłumaczyć. Mam nadzieję, że ogarniasz to, że live'y będą wcześniej, bo macie szkołę. Tak, godzinę wcześniej. O, to ważne, że ogarniasz. No, Stonoga, oczywiście. To jest w ogóle właśnie... Stonoga to jest idealny przykład filmu, gdzie ten drugi człon, czyli porn, będzie faktycznie widoczny, prawda? No bo to jest, kurde, porn po prostu. 7:15. Takie sole. Czy będzie ciekawy ten live, szczur? Tego nie wiem. Jeżeli cię takie tematy interesują, to być może dla ciebie będzie ciekawy. Ale... jakby to jest subiektywne, więc nie jestem w stanie na takie pytanie odpowiedzieć. Tak, would you rather też, dobrze. Tak jeszcze się przyglądałem właśnie tej definicji. Nie chcę się teraz całej czytać, a tym bardziej tłumaczyć, bo nie widziałem jej w polskiej wersji, ale tutaj mamy rzeczy typu właśnie hostel, wolf creek i tak dalej. Postaram się kilka przykładów wam tutaj pokazać, żebyście też mieli jakby wgląd na to, jakie tytuły później wypisywać do tej listy, którą sobie stworzymy. Tu są hostele. Widziałem też gdzieś, że była pierwsza piła podana, ale pierwsza piła na pewno nie jest torture porn. To tam ktoś popłynął ewidentnie. Ale na miniaturce jest jakaś pułapka z piły na tej, co dzisiaj mam na live'ie. Tutaj właśnie jest opisane torture porn film. Films oczywiście. Nie pamiętam, co to jest reputedly. Emphasize to jest, że podkreślają. Trudne słowa tu są, więc ja się gubię w nich. Chodzi o przemoc, właśnie o gore. Tutaj nagość mamy, tortury, tak? Nie wiem, co to jest to słowo. Mutilation is cutting off or causing injury to a body part of a person, so that be part of the body is permanently damaged. Okej, czyli powiedzmy, że cięcie części ciała, czy właśnie sadyzm. I wydaje mi się, że najbardziej tutaj takie filmy będą adekwatne, żebyście wypisywali, w których właśnie jest. Na pewno gore. Ale nie samo gore, bo to nie wystarczy, tylko już właśnie taki sadyzm typowy, że to jest nie jest film tego typu, że wiecie, ktoś musi sobie odciąć rękę, żeby przeżyć, tylko to jest film, w którym przychodzi psychopata, tnie ci tę rękę, cieszy się z tego, później sobie tę rękę wsadza do słoika i się cieszy i cię zabija, tak? Czyli gore w połączeniu z sadyzmem właśnie, z nagością, coś takie ala lekko soft porn, jak kurde w jakimś serbskim, nie? Mi się wydaje, że to będą adekwatne właśnie tytuły. Wolę jak grasz. No rozumiem, szczury, jeżeli wolisz jak gram, no to po prostu wpadnij w sobotę jak będę grał, albo wpadaj na Twitcha, bo tam gram zawsze. A też sobie robimy listy i to jest nieodłączna część tego kanału. Zresztą na pogadankach jest więcej ludzi. Dla każdego coś dobrego, nie mogę pod jedną osobę układać wszystkich też live streamów, prawda? Po Martę przyjechałeś? Wkurzy się, że nie będzie od początku, spoko, i tak będzie miała listę w ankiecie. No, cycki są... Tak, Sado też, dobrze. Także mam nadzieję, że każdy mniej więcej załapał, o co chodzi. Jeżeli macie jeszcze jakieś na ten moment pytania odnośnie torture porn, w którym, tak jak mówię, ekspertem żadnym nie jestem, bo to też jest taki trochę właśnie teoretyczny gatunek, to możecie zadać pytanka. Będziemy sobie powoli przechodzić chyba do tytułów. Także mówię, takie... któraś tam z rzędu piła, 5 czy 6, okej, na przykład, nie? Ale pierwsza piła, gdzie tam jest niewiele w zasadzie tej brutalności, zresztą sama brutalność nie wystarczy, no to nie, no to tego typu filmów nie, ale jak już jest mocno, mocno, naprawdę konkretnie, dosadnie. Tutaj też jest bardzo dobry przykład, Cannibal Holocaust właśnie. Są konkretne, dosadne tortury, jest ta nagość i tak dalej. No to takie przykłady, jak najbardziej. To ja jeszcze tylko raz przypomnę, żeby wpaść na Instagrama, zaobserwować. Jeszcze nick wam wyślę na czat. I za tydzień, moi drodzy, chociaż nie, za tydzień będą chyba horrory komediowe, bo były drugie w ankiecie dzisiaj, w sensie przegrały. Ale będą głosowania na kolejne i tutaj jakieś info i tak dalej. Tutaj na przykład wrzucałem info właśnie sobie, co dzisiaj powtarzam, więc wiecie, że taka recenzja niedługo będzie. A jakbyście nie byli na Instagramie, to byście nie wiedzieli, nie? Dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? Od jakiegoś czasu mi nie działa licznik łapek, więc jak mi zostawicie kciuka, będę bardzo wdzięczny, żeby ten live się tam lepiej łapał. Kolektor jest brutalniejszy, no zależy od której piły też, to prawda, piły jest tyle, że wiesz o co chodzi. Adaś, ty masz szkołę, tylko ty iść nie chcesz, a za to będą kary. Nieładnie. Crystalline, siemka, cześć. Cześć, panie Łukasz Stanisławowski. Ten typ od Bimbru, ale macie niki. Dobra. Za sekundkę będziemy wypisywać tytuły, już przełączam się na mojego pseudoboarda. Taką osobę mieć na live'ie to miło. W sensie, że ciebie. Oczywiście.
Dobra. Od jedynki, dwójki i trójki, ale co masz na myśli? Wydaje mi się, że każdy mniej więcej załapał tutaj. Czat głosowy w CS, tak, w Valorancie. Nie wiem, może aż tak nie, w LoLu. Tekstowy. Moses i za co cię kocham, tylko kurde nie wiem za co. Dobra, chyba każdy mniej więcej wie o co chodzi. Cyk. Nie widzę licznika osób, ale jest aż was 110. On jest taki niewyraźny. Jest na białym tle. No, tak myślałem, że lubicie pojebane filmy i zastanawiałem się. Znaczy, wydaje mi się, że nawet na klasykach było mniej osób, nie? A jak mam jakieś torturę i chore gówno psychopatyczne filmy, to jest ponad setka, nie? To jest The Full Magic, także. No, muszę dać cooldowna niestety. Także teraz, moi drodzy, wypisujemy tytuły. Spowolnienie będzie dosyć duże, za co przepraszam, ale inaczej nie będę w stanie tego spisywać, nawet nie ma opcji. A, u Klaudii pisałeś, spoko. A, piły, Sebastian, spoko. Dobry wieczór, cebularzowy cebularz, cześć, dziwny człowiek, siemka. Dobra, no to co, no to po kolei chyba jedziemy, nie? Ktoś tam pisał króliczka. No, króliczek doświadczalny to jest tytuł ponadperfekcyjny. To jest idealny przykład po prostu ścierwa takiego właśnie typowego, żeby torturować i nagiego, ale żeby nie było w tym nic więcej, nie? To jest świetny przykład właśnie. Ludzka stonoga, oczywiście. Tak, 365 też bym chętnie wpisał dni w sensie. Tak, groteska, oczywiście. Nigdy nie pamiętam, jak się pisze grotesu. Nie wiem, czy dobrze napisałeś, sprawdzimy później. Hostelki, oczywiście. Torchu Red 2010. Kurde, coś kojarzę i chyba oglądałem, ale nie kojarzę. Znaczy, nie pamiętam tego. Siema Kacpras, siema, siema. O te Sado wpiszemy, tylko czy to Sado jest horrorem? To było Sado, nie? Sado 28, dobra, dobra, każdy wie o co chodzi. 28, nie, dobra, później dopełnimy. Elza może być. Groteskę mamy, dobra. Tak, Szrek na pewno. Wpisałem ten serbski? Nie wpisałem. Serbski film, tak się pisze, żeby nie było, że tu nie ma błędu. Co tu się od Janie Pawła Oskar? No tak jak widzisz właśnie. No bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo. Także jakbyście chociaż tyle kciuków wbili, co jest ludzi, to by było dobrze, nie? Tak jak wbijamy dwusetki, to na moje suby, to myślę, że jest przynajmniej takie fajne minimum, nie? Dobra. Tutaj już nie będzie tak łatwo, nie? Nie ma aż tak dużo tego. Może inaczej. Jest dużo, ale mało jest znanych z tego typu, więc. Właśnie tak myślę o tym martyrsie skazany na strach. Skazani. Nie, no tak. Martyrs oczywiście. I tutaj będzie taka mieszanka, szczerze. Bo będzie trochę tych dobrych faktycznie filmów Torture, a będzie też dużo kup, myślę, i po prostu. No ale co kto lubi, nie? To ta lista będzie, mi się wydaje, taka dosyć do przewidzenia, co będzie na górze w głosowaniu w tej ankiecie, co zrobimy zaraz. Oczywiście Martyrs ma też remake, moi drodzy, z 2015, ale to jest okropny chłam. Oczywiście kolektora wpiszemy. Tylko kolektor. Są dwa, 2009 i 12, nie? Antychryst. Ale tam nie ma tortur jako tako, nie? Nie pamiętam za dobrze, ale nie wydaje mi się, to jest bardziej taki psychologiczny. Laboratorium Diabła, mówisz? To sprawdzę. Sprawdzę, bo nie wiem co to. Pluję na twój grób. Okej, okay, to możemy też wpisać, tylko. Na twój grób. Mam obawę, dlatego że to jest idealny przykład Rape and Revenge. Ale Rape and Revenge też sobie będziemy robić. Tutaj właśnie będą tak naprawdę te wszystkie tytuły, które podajemy, one będą się pojawiały też w innych podgatunkach, bo no mówię, ten torture porn jest taki dziwny trochę. On teoretycznie nie istnieje, można tak powiedzieć, nawet z jednej strony, więc te tytuły będą się przewijały nie tylko tutaj, prawda? No ale jest jakąś tam częścią torture porna ten. Pluję na twój grób, I spit on your grave, oczywiście, no bo mamy laskę, która zostaje, no niestety, brutalnie zgwałcona. Później ona się mści, jest ta nagość, jest faktycznie ta tortura, więc pasuje, pasuje, nie? No, ale Rape and Revenge to też będzie idealny przykład właśnie. W tym podgatunku, no mamusia i tatuś, oczywiście. Piękny film. Rzeźnik Fiutów, tak, nie sądzę, żeby było coś takiego, ale dobra. Cześć, Mister Duszek. Właśnie, Wrong Turn. Tutaj mam obawy. Widziałem, że Google tak podaje. Na pewno nie pierwsza. Ale na razie w zamian wpiszę Wzgórza mają oczy. Bo tam jest i brutalność, i gore, i sadyzm, i gwałt też jest w pierwszej, a tej remake'owej w sensie, nie? Sorry za mój internet, który odpieprza, będą przez chwilę piksele. No niestety, to jest ta faza kilku dni, może kilkunastu, że będzie pikselowało, później przez miesiąc będzie dobrze. Oglądałeś Laboratorium Diabła i co, potwierdzasz, że to jest faktycznie takie torture porn, czy nie?
Martyrsie nie było nic poza zwykłym gore? Oj, nie jest to prawda, ponieważ jeżeli znasz finał, to tam było, nawet nie w finale, bo jeszcze wcześniej dużo nagości. Naprawdę w Martyrsie na koniec jest ta nagość bardzo dosadna. Plus obcieranie ze skóry. No jest, jest ta tortura, jest ta nagość. I to daje nam ten torture porn. 123 osoby chyba mamy. Kurde, szkoda, że ten licznik jest biały na białym. Ale bardzo się cieszę, że jest tak liczna ilość osób dzisiaj. Że jest was tak dużo. Tak, bez litości tutaj chyba jest. Dobra, właśnie, bo to trzeba dodać. Pluję na twój grób, / bez litości, bo to jest to samo. Bo to jest tłumaczenie z angielskiego, ale oficjalny polski tytuł to jest bez litości. Zaspałeś na live'a? Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Jest Katrinka. O, Katrinka nie jest już zielona, no. No proszę. Raz, dwa, trzy. No chyba na razie możemy wpisać. A czy było... Bo miałem wpisać, ktoś już wcześniej podał, właśnie Would You Rather, chyba nie ma. Would You Rather, oczywiście. Jak to mój znajomy powiedział, po płuczyny, po pile. Nie, Funny Games w ogóle nie jest horrorem. Terrifier, okej, okay, mogę wpisać Terrifiera w sumie. Nie wiem, czy dobrze napisałem, chyba tak. Apostoł, serio? A nie, apostoł, ani żaden slasher. Sadysta, no jest coś takiego chyba. W ogóle jest jeszcze, o, rzeźnik? Butcher, Butcher to jest rzeźnik, nie? Nie pamiętam, z którego roku, później sprawdzę, to jest ścierwo. Nie, topór. Topór to jest kino klasy B, takie ala slasherowo-komediowe. No gdzie lekarstwo na życie? Nie przesadzajmy. Cześć, Senderka, siemka. High tension, what's that? Na razie zapiszę, ale nie mam pojęcia, co to jest, szczerze. Co będę sprawdzał. Tom i Jerry, tak. No mówiłem, że ciężko dzisiaj z tytułami, co? Dobra, dam mniejszy cooldown, bo... Nie ma tego tak dużo wcale, dobra. Dam na 10 sekund nawet, zobaczymy, czy dam radę. Możecie częściej pisać. Kolekcjonera mamy. Ostatni dom po lewej. Na razie zapiszę, ale jeszcze będziemy musieli. Ostatni dom. W sumie to jest bardziej thrillerowo, nie? Butcher. Serio się. Czekaj, bo teraz mnie zmyliłeś i teraz nie jestem pewny, jak się wymawia. No ja byłem pewny, że się wymawia. Okej, okay, jeżeli tak jest, to dobrze, to sorry. Bo jakoś bardziej mi pasowało Butcher, ale mówi Butcher, to niech będzie. Ghostland. Ale czy nagość w Ghostlandzie? Ghostland to jest taka psychodela, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Gra Geralda na pewno nie. Grave? Ale jaki Grave? Bo, czekaj, jest po prostu sam Grave, bo mi się coś kojarzy, że jest Grave i coś jest dalej jeszcze, ale to może być inny film. Więc na razie zapiszmy. Dziewczyna z sąsiedztwa. Niby tak, tylko właśnie znowuż to jest bardziej... to jest dramat, thriller bardziej chyba. Ale z drugiej strony coś tam mi się wydaje, że pasuje nawet. Tak, Eden Lake to thriller, ale faktycznie też ludzie podawali Eden Lake'a jako właśnie torture porn. Więc tak się zastanawiam nad Eden Lake'iem teraz. Rzeczywiście była niesamowita brutalność i to ze strony dzieciaków jeszcze. Była jakaś tam nagość. Tak lekko off-topicowo się zastanawiam, czego wpisać. Co zbieram, a co mam zbierać? Bo nie wiem, do czego to pytanie. Koniec wakacji, no niestety. Stonoga wygra? Nie, no chyba nie. Hostel powinien być, no. Był chyba na początku, tam. Dziecko Rozmery. Dziecko Rozmery to jest horror psychologiczny. To niezłe torture porn. A żeś pojechał teraz grubo. Funhouse'a jeszcze nie widziałem, ciężko mi powiedzieć. Ale było takie gówno, jak to się nazywało, Farm? The Farm chyba? Nie wiem, czy ktoś oglądał. Na pewno ktoś oglądał, bo jeszcze tego nie nadrobiłem, zapomniałem, ale dajcie znać, czy The Farm. Spit on Your Grave oczywiście był. Spoczko, Daily, trzymaj się. Ro. Chyba nie. Jakoś tak tortury mi się w Ro nie przypominają. No gdzie Psychoza 2? Właśnie Droga bez powrotu to nie jest w sumie, znaczy, dobra, no Google podało, ale Google też nie ufajmy we wszystko, co jest w Google. Jeżeli miałbym wpisać Drogę bez powrotu, to wydaje mi się, że nie pierwszą. Ale w sumie oni byli tacy zboczeni, tacy brutalni. Dobra, niech będzie ogólnie jako seria. Nie rozdzielajmy już na dziesiątą i tak dalej. Ale znowuż Piły, no nie mogę wpisać jako serii, bo pierwsza absolutnie nie. Więc powiedzmy, że... Ja bym dał te Piły, nie wiem,
W której było? To była piła 3D, że gościowi się przyklejały plecy do siedzenia, później tam odrywali na przykład to. Znaczy tam piła, nie wiem, 5-6, myślę, że chyba wszystkie oprócz jedynki, tak szczerze, dałoby się wpisać. Dobranoc, Klaudia, trzymaj się. Magda, następniak, następny jesteś ty. Chyba nie. Czy widziałeś Liber? Bardzo dobrze, w twoim wieku to jest... Znaczy mi nie chodzi o to, czy średnie jest defarm, tylko czy się nadaje do torture porn bardziej. Połączenie? No gdzie? Nekromantik to ścierwo, no. Tylko, że to jest nekrofilia. A nie wiem, czy to może wejść w torture porn, bo w sumie... No, powiedzmy, że może, nie? Chociaż tam jest... Kurwa, tam są kości po prostu, no ale... Jakiś tam odłamek torture porna, a niech będzie. Piekielny motel, what's that? Bo też jakieś dziwne tytuły, których nigdy nie słyszałem. Aż zobaczę z ciekawości, czy coś takiego faktycznie jest. No jest coś takiego. 1980. Horror komedia. Oglądał ktoś? Piekielny motel. No, na razie dodam. Ale jak nikt mi nie potwierdzi, że to jest torture porn, to go usuniemy. Cześć, Angela, siemka. Nie, żywych trupów to chyba nie mieszajmy w ogóle. Zombie raczej nie. Nie ma ubrań? No nie ma ubrań. I czy zabójca? O, martwa dziewczyna, tak, to jest bardzo dobry przykład. Ale to omawiałem to kiedyś. 2008. I to, co podałeś jako trzecie, to... Czy to miało jakiś polski tytuł? Już śpieszę do Google'a sprawdzić, bo ja też to omawiałem. Znaczy, nie miało chyba polskiego, ale miało angielski. Mam na myśli ten film. To jest Naked Blood bodajże. To jest... Tak, Naked Blood jest na plakacie. To jest jako splatter właśnie, o czym mówiłem na początku. To jest chore ścierwo, w którym typiara rozpala sobie... Znaczy, grzeje patelnię, ogólnie głęboki olej, wsadza tam rękę, wyjmuje i sobie tę rękę później wpierdala. Albo sobie odcina sutki i je. No tak, no... Tyle wam mogę powiedzieć o tym filmie, aż... No widzicie, no nie mogę się wysłowić, nie? Jak myślę, że coś takiego jest i coś takiego omawiałem, to... Ajajaj. Adwokat diabła to horror? No nie za bardzo. Czy w The Medium będę grał? Nie mam pojęcia, nie mam takiej gry na razie. Aha, wychodzi dopiero? Nie wiem, zobaczę. Możliwe. Nie wrócisz do dziewczyny z sąsiedztwa? Bardzo dobrze. Bo nie ma co powtarzać takich rzeczy w sumie, szczerze. Jest Alice Piton, Grave już jest. Droga bez powrotu ogólnie wpisałem, wiesz, jako seria. Panie Zdzichu. Dream z obcego torcze, co? Ta, no to trochę taki było Oscar akurat. W ostatnich, ale to wiesz, tam jedna scena nie czyni filmu horrorem jeszcze. Tak, recenzowałem to dokładnie. Tak jest, groteska. Ludzka stonoga też oczywiście jest. Właśnie najście nie, bo najście... Nie ma w sumie na gości, jest tylko rozlewem krwi, też nawet nie jest jako taką torturą. Siema, abominacja, cześć. Samurai, siemka. Komu to potrzebne, Makaj? No jak widzisz, na live jest 130 osób, więc chyba jednak ktoś jest zainteresowany. Cześć, Lil Chicken, siemka. Zresztą to wy wybraliście na Instagramie, ten podgatunek. Na Instagrama zapraszam, oczywiście Galeria Horroru, tam głosujecie co będzie. Panie Wisiok, teraz mnie debaty z moderatorami nie interesują, szczerze powiedziawszy. I nie odbiorę nikomu moderatora i nie dam dla ciebie, tylko dlatego, że tak chcesz, ponieważ mam komplet moderacji i jest git. Bękarty diabła? Nie było, ale tak się zastanawiam. Jeszcze... Bo ja kompletnie tego filmu nie pamiętam. Tyle z niego pamiętam, że to jest Rob Zombie, nie? Tam było aż tak brutalnie, bo naprawdę kompletnie nie pamiętam. O, followek jakiś na Twitchu, dziękuję bardzo. Dobra, wpiszę na razie. Że zaręczasz teraz ten tytuł. Właśnie widzę, że nadal cenzuruję cały czas, no. Mimo, że go dałem na listę takich jakby wyjątków, nie? Bardzo dziwna sprawa. Czekajcie, bo coś muzyka... A nie, jest, dobra. Myślałem, że umarła. Dom tysiąca trupów też. Może być. Jakiś ten... Komaroid mi tu lata, fu. Nie no, Halloween zostawmy w spokoju. Chyba, ale mi nie chodzi do minusek chyba, czy były, tylko koniecznie. Szczur, nie wiem, jak będę wiedział, na pewno dam takie info na Instagramie. Widzę, że się sypią followki na Twitchu.
to podlinkuję Twitcha na czacie jeszcze. Wbijajcie, bo live'y również są na Twitchu. Co my dzisiaj mamy za dzień? Dzisiaj jest środa, nie? To teraz ominąłem jednego live'a na Twitchu, którego będziemy nadrabiać być może jutro nawet, więc zapraszam. Właśnie dałem link na czacie. Wszystko jest w opisie, zawsze pamiętajcie. Discordy, Instagramy, Twitche. I właśnie Discord, na którym te wszystkie topki, bo się dzisiaj też ktoś mnie pytał, gdzie są te wszystkie listy, co robimy. One są tutaj na Discordzie, informacje, topki horrorowe i dzisiejsza też tu będzie, nie? Też macie link w opisie oczywiście. A, dobra. Na razie to schowam. Cześć i czołem, siemaneczko. O kurde, lecą followki, ładnie, ładnie. Bo dużo na pewno ludzi jeszcze nie wie, że mam Twitcha, więc zapraszam. Frontiers właśnie, Frontiers, tak mi zabrakło tego tytułu. Frontiers, nie pamiętam jak to się dokładnie pisze, później to zapiszę poprawnie. Z Hannibalem nie, w ogóle to nawet nie jest jako horror klasyfikowane, już na pewno nie jako torture porn. Rozumiem, że tam mózgi zjadają i tak dalej, ale Autopsja Jane Doe też na pewno nie. Kolekcjoner oczywiście jest, o, Thanatomorphos, tego też mi zabrakło, to jest chore ścierwo. Thanatomorphos. Kto nie widział, a na pewno większość nie widziała, to jest film, w którym kobiecie gnije ciało, ale ona ma wyjebane w to kompletnie. Nawet później robi typowi, że tak brzydko powiem, loda. Może nie tak brzydko w sumie, można brzydziej to nazwać. No tam zasysa medalion typowi i ma wywalone, nie, tam do szpitala. Nie, mi się nic nie dzieje, nie, tylko się rozpadam, ale dobra, luzik, ona chilluje. O kurwa, pani, a mnie zaskoczył teraz. Ta, parę groszy, kurde, człowieku. Człowieku, to jest pizza normalnie cała. Łukasz Stanisławowski, 30 zł. O! Parę groszy. Co tu się stało? Czyżby pan wrócił do pracy i ten? Dobra wypłata przyszła? Że ty mnie zaskakujesz ostatnio, chłopie, kurde. No proszę, mój moderator. Kiedyś nie donator, a teraz, kurde, normalnie rośnie prawdziwy donator z niego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oczywiście serducha, teraz można zaspamować. Ja wiem, że ciężko jest zaspamować, jak jest cooldown, ale dacie radę. Ja pozgarniam resztę tytułów. Dałem większy cooldown, bo jest 140 osób prawie. Ciężko mi nadrobić czat cały. Nie wiem, ile tam jest kciuków w górę, ale możecie mi napisać też. Jestem bardzo ciekaw. Możecie dobijać. Blizna 3D? Nie widziałem chyba. Środa 2.09? Spoko. Co miałem wpisać? Blizna 3D. Sobie to zgoogluję. Co to jest, kurde? 4,2 na 10? Oj. No dobra, wpiszę dla ciebie ten tytuł. Jeżeli bardzo chcesz. Bo jest dzisiaj niewiele tych propozycji akurat. 106, a to spoko, to szybko wbiliście. Dobra, fajnie. No i panie Łukaszu, zostałeś top donatorem. Trochę niewidoczny, bo... Ale dobra, w sumie niebieski i zielony jeszcze na białym widać jako tako. Się odpalił chłopak, dziękuję bardzo. Zobaczymy co wygra, no też się zastanawiam. Tak, serbski oczywiście był. Krwawe walentynki, chyba raczej slashery zostawię pod slashery. Byli nago, wzgórza mają oczy w takim znaczeniu, że tam była scena gwałtu. I dlatego do torture porn pasuje. Właśnie, Cannibal Holocaust oczywiście wspominałem o nim, a chyba nie jest wpisany. Nie widzę go, więc... źle wpisałem, Cannibal... Holocaust, to musi być. Mam nadzieję, że nie pomylę daty, chyba 80 równo. Ale to jest tak, idealnie pasuje. Hannibal na Filmwebie jest jako horror zaznaczony. Pamiętaj, że Filmweb to jest tak wiarygodne źródło informacji jak moje na temat komedii romantycznych, także nie sugeruj się Filmwebem. Na Netflixie również niestety nie są precyzyjne. IMDb Rotten Tomatoes, najwiarygodniejsze. Raczej niekoniecznie. O kurde, następny się odpalił. Mamy dużo tytułów, zaraz zobaczymy czego brakuje. Coś czytałem i przegapiłem. Niekoniecznie musi być porno, proszę panie, tak? To ja mówiłem o tym na początku. Niekoniecznie. A, VPL, Samuel L. Jackson. Ludzka stonoga jest, Martyrs jest, Dzwonik z Notre Dame nie ma. Narzędzie tortur nie ma. Hellizer? Hellizer nie, Hellizer na pewno odpada, to od razu mówię, przynajmniej część pierwsza. Narzędzie tortur? Dobra, wpiszę, nie wiem co to jest. Zaraz zobaczymy sobie. Narzędzie tortur. A ten, tego Notre Dame'a, serio, bo ja chyba tego nie widziałem, ale... Tak? Potwierdzacie? Bo ja nie wiem.
No jak mam się TV ustawić, jak robię live'a? No przecież pomachaj se kabelkiem i ustawisz, no. Nie będę miał momenciku w środku live'a. O, turista jest już prędzej. No właśnie, jak są jakieś handle organami, to też pasuje. To uristas. Bardzo dziękuję za donaciora serdecznie, takiego ogromnego. Poproszę teraz dla tego pana dużo serduszek. To ja wam wyłączę na razie cooldowna, co? 140 osób w ogóle, nice. Wyłączę wam cooldowna, to naspamujcie serduchami. Dla jednego, dla drugiego. Będę wdzięczny. Bardzo dziękuję. To, co nie było dopisane, jest narzędzie torture w międzyczasie sobie luknę, co to jest. Chyba, że widziałem i nie pamiętam. Ale chyba nie. Horror kryminał. 3-6, co? Ale żeś potężny tytuł podał, ma 8 ocen na Filmwebie, nie? Już nie chodzi nawet o średnią, ale o ilość ocen. Znaczy, że nikt tego nie widział praktycznie. No i Łukasz Stanisławowski, nie jesteś top donatorem, przykro mi, no. A VPL cię wydupcył. Nie no, teraz można Ironek spamować, jak są serduszka. Aha, bo on tytułem spamował, no dobra, to masz rację. To zdecydowanie. Panie Mateusz Sherman, nie spamuj, bo to już jest na liście. To po pierwsze, po drugie, to, że napiszesz to 10 razy i zablokujesz mi pół czatu, to nic nie zmienia, tylko mnie wkurza. Panie Kuba również, wysyłajcie po jednym razie, ale bez przesady. Tak, żebym mógł czytać. Bany game? Jaki bany game? Czekaj. Właśnie mi się skojarzył ten. Bany the killer thing, ale... Nie, no w sumie... Chociaż... Ciężko to zaklasyfikować pod coś. Dobra, wpiszę te bany game. Nie wiem, kto na to zagłosuje, pewnie nikt. A to już tak odbiegamy w takie bardzo niszowe rzeczy. Ja sobie wpiszę... Bany the killer thing. Nie, remake piątku nie, slashery zostawmy w spokoju. Dobra. Wracam do cooldownu. Donatorzy, mam nadzieję, ucieszeni z serduszek, ale jest taki ogromny spam. Nie tylko tym, że wracam do cooldownu. Pornokornta. Dokładnie tak. RK też odwrócona, nie? O Wolf Creeku myślałem, ale raczej nie, bo to raczej za mało. Zostawmy go raczej do slasherków, typowo. VHS? Znaczy, może tak, drugie VHS mógłbym powiedzieć, że tak, bo tam były pojebane sceny. Trójka to sierwo, ale jedynka nie pamiętam za bardzo też. 10 minut? No to nie wiem, który ty kanał chcesz ogarnąć, ale może nie działa po prostu. To ty trzeba delikatnie w lewo po prostu przesunąć. Zresztą miałeś co robić coś innego teraz. Kanibal Ferox, też sprawdzę. W ogóle brakuje mi jeszcze jakiegoś takiego włoskiego o kanibalach właśnie, bo... Aha, no to właśnie, nie, to nie jest to, o czym myślałem, ale... Ale też między innymi właśnie coś takiego. Ale jeszcze był, bodajże się to nazywało Zapomniany Świat Kanibali chyba. Jeszcze sobie to sprawdzę. Tak, to takie jest Kanibal Holocaust, zaraz mam skojarzenie. I w sumie dałbym to tutaj nawet. Mam nadzieję, że ktoś tam z was to widział. Niech sobie będzie. Rocznik 77, więc to już potężna starość. Mordercze kondomy. W sumie? Tak, to jest no... Nawet pasuje, jakby nawet samym tytułem już kurde pasuje, nie? Chciałem jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzić. Na IMDB. Kurde, kolejny? O, proszę. Do top donatora idzie. Łukasz Stanisławowski, 23 złote. Obejrzałeś ten film? No jest. Sorry, że tak cicho te donaty są czytane, bo ja to ściszałem ostatnio. Myślałem, że ściszę muzykę, a ściszył się głos Iwonki naszej kochanej, nie? Ale spokojnie wszystko słyszę, wszystko widzę. Właśnie nie miałem czasu jeszcze i nie nadrobiłem, ale słyszałem, że to jest taki 9 na 10 mniej więcej. Nawet podchodzący pod arcydzieło, także... Na 100% będę nadrabiał. Dziękuję bardzo. No i jesteś pierwszy. 5101. Bardzo ładnie. O! Kurde! Dobry live dzisiaj, co? Betoniarce! A VPL w betoniarce. Łukasz jednak, sorry, ale no... Właśnie powiedziałem i... No nie jesteś już pierwszy, no ale... Było blisko. Ale porobił, co?
Ale porobił, patrz. A VPL to kurde, tak dawno cię nie widziałem, albo nie pamiętam, że byłeś. I przyszedł i jeszcze rozpierdolił, nie? Serbski, oczywiście serbski jest. To kijska policja GOR to jest chyba bardziej taka komedyjka, co? Ale mogę wpisać. Króliczek doświadczalny jest. Snów to właśnie zostawmy na Snuff Movies raczej. Pluje na twój grup jest, Frontiers jest, Antychryst to jest bardziej taki psychologiczny film. Tam nie ma za bardzo torture, tam ewentualnie jest nagość tylko. I przeskoczył mi donate i nie widzę reszty tytułów, zaraz sobie go cofnę. Gatunek jeszcze, Skowyt. Fascination, czekaj, ja zapiszę i zaraz sprawdzę, bo podajesz często też takie tytuły, na które pewnie nikt nie zagłosuje, bo to wiesz, robimy listę najlepszych i chodzi o to, żeby w ankiecie miały jakieś też szanse. Ale gatunek? To w ogóle mi się kojarzy z czym innym. Vampires to raczej do wampirów zostawimy, bo o Antychryście mówiłem właśnie wcześniej. I nie oglądaj się teraz, zaraz zobaczę co to jest. Coś mi świta. W każdym razie bardzo dziękuję. Z takiego donejciora potężnego, kurde, tak, Terrifier był. Matysowy, ty już mi nie dawałeś followa dzisiaj, albo mam lagi mózgu, dziękuję bardzo. Dziękuję AV, zajebcie serduch dużo, co? Ja sobie sprawdzę w Google te dwie rzeczy, a w tym czasie zróbcie tak, żeby czat był cały czerwony, albo kolorowy w sercach. Ponieważ... szczerze to nie wiem, więc muszę sprawdzić. Aha, to jest ten Don't Look Now, to ja to ostatnio googlowałem do czegoś. Drama, mystery, thriller jest zaklasyfikowane, wiesz? Ten Don't Look Now, nie oglądaj się teraz, więc raczej ciężko. Aha, ty jesteś jako Krzysztof Synak, okej. Spoko, spoko, to nie wiedziałem nawet. Wiecie co, zaloguję się jeszcze na stronkę. Od donate'ów zrobię, żeby z powrotem czytała tak jak należy, bo... bardzo słabo to jest słyszalne. Dziękuję bardzo za kolejnego donate'iorka. I proszę, tak... wyłączę zwolnienie na czacie, a wy zespamujcie dla AV-ka, bo jest dobitnym top donatorem dzisiaj. Wielkie, wielkie dzięki. Ja się szybko tylko lognę. Benz. Nie, nie jestem robotem. Zaloguj się, dobra. Wpuści mnie bez maila, nie wpuści mnie bez maila. Aż mi gorąco, kurde, chłopie, od tych twoich donate'ów. Już muszę okno uchylić, bo niby dzisiaj jest zimno, ale jak zamkniesz okna i później sobie robisz live'a, komp się grzeje, jak gadasz tyle czasu, to się gorąco robi. Jeszcze takie donate'y lecą. To już w ogóle, nie? Ja pierdzielę, dobra. Już dajcie mi tylko jedną rzecz ogarnąć. Bo już i tak te tytuły widzę, że są na wymarciu, bo już takie coraz gorsze to lecą, szczerze mówiąc. Uwielbiam, jak wszystkie maile z Tipli lecą do śmieci. Muszę to szukać później. Loguj się. Dobra. Wasze donajciki są cicho strasznie. O, ustawienia wyświetlania. Damy sobie na 50. Wiadomość. O, słyszeliście to? Testowa wiadomość. Tak będzie dobrze, testowa wiadomość. Może testowi wiadomość. Dobra, od 25 też dajemy głośniej. Testowa wiadomość. Od 100 dajemy głośniej. Testowa wiadomość. Od 100 to już bardzo głośno nawet. I od 5 też jest cicho. Dobra, teraz jest git wszystko. Testowa wiadomość. O, no i elegancko. Coś tu się zmienia, dobra. Co jestem? Bo już się wybiłem z tematu 10 wątków. Groteska jest oczywiście. Chińskie tortury? Co to kurwa jest? Jest coś takiego? Czekajcie, chińskie tortury. O, faktycznie. Fantazy horror przygodowy, co to jest? Wiedziałem, że mnie dzisiaj zaskoczycie. Kratos! Kratos. A, dobra, czyta. 672,87. 12 złotych. Ale ona ma zapłon. Jeszcze nowy wspierający, tam kurde, no. Tam mnie nie było, nie znaczy, że nie odwiedzam kanału, ale pan doda tutaj szybciutko grotesk film z 2009 roku. Jak ona to przeczytała? Grotesk filu przeczytała. Dziękuję ci, Kratos, serdecznie za donate'ora. Groteska jest oczywiście dodana, nie przejmuj się. Cieszę się, że nie zapomniałeś, że ja istnieję jeszcze. Groteska była dawno, dawno wyżej, wiesz? Także jest dodana, na spokojnie. Ja V jeszcze wspierającym został, no proszę bardzo. Na rekinku. Dziękuję za dołączenie. Będziesz w autrze wypisany oczywiście, także witamy serdecznie.
Hot stream zdejmuj koszulkę? Nie no, aż tak to nie, bo faktycznie będzie porn torture. Później YouTube stwierdzi, że live do zbanowania, nie? No, nie no. Hostel był. Dobra, wszystko się powtarza w sumie. Czy typuje Gale Fame MMA? Nie, niezbyt typuje. Nawet nie wiem, kto walczy, mordeczko. Raz tylko to oglądałem i nie jestem z tego powodu dumny. Chora dziewczyna, no ale właśnie jak nieznany, to nikt nie zagłosuje. Chodzi o to, żeby ta ankieta była jakaś tam sensowna też, nie? Dobra, wszystko się powtarza, więc chyba będziemy klepać ankietę, co? Tak myślę. I chuj po wypłacie? O kurde. Mówisz, że wypłatę miałeś? Tak szybko, bo dzisiaj dopiero drugi jest. No przyszedł chłop i wydał 150 wypłaty, no, na donaty. No kurde, to jest gość. Na wspierającego jeszcze resztkę wydał. Motel to thriller, a Ghostland właśnie się zastanawiałem, ale zabrakło mi jednak do tego torture porn, żeby dać Ghostlanda, szczerze, trochę. Chociaż tyle razy się pojawił, że dopiszę go, bo no, jak były niektóre tytuły wyżej, to tak myślę, no to czemu nie ten, nie? Piła jakaś tam była. Wzgórza mają oczy, tak. Tak, dopisany jest też. Salo, czy tam Sado jest spisane. W sensie 120 dni Sodomy. Witam, witam. Czy wspomnieliśmy? Na pewno jest... Czekaj, bo... Sprawdzę, czy to jest ten tytuł, o którym myślę. Tak, Zapomniany świat kanibali podałeś, prawda? Z oryginalnym tytułem chyba, albo angielskim raczej, przepraszam. To jest dodany. A ten drugi to zaraz ci powiem. Bo nie znam wszystkich oryginalnych bądź angielskich tytułów. Ale włoska klasyka, taka kanibalistyczna, że tak powiem, oczywiście była wpisana. A ten pierwszy, co podałeś, nie jest tutaj na liście, z tego co widzę. Emanuel. To jest erotyczny. Jest tak napisany na Filmwebie przynajmniej. Ale walić Filmweba. Czy chodzi ci o ten z 1974? Bo nie jest zaklasyfikowany nigdzie jako horror akurat. Coś mi tu bzyczy jeszcze, czekajcie. Facebook. Masz powiadomienie, no super. Pierwszego zawsze masz? To kozak, kurde. Też bym chciał mieć pierwszego. Spokojnie, Liber, nie krzycz. Nie no, Wolf Creek to jest już typowy slasher. Znaczy, no Królik Doświadczalny na pewno nie pierwszy, tak? Króliczek Doświadczalny ogólnie jako seria tutaj idealnie pasuje. Ale niektóre są niezłe, to oczywiście niektóre tytuły będą troszeczkę naciągane. Mamusia i tatuś? Tak, tak, tak. Cześć Marcinowe, siemka. Dobra, ja będę klepał ankietę. Tak, dokładnie. Tak jak Firet napisał, jak ktoś prowokuje na czacie, a wy odpowiadacie, to ta osoba dzięki temu tylko i wyłącznie karmi się atencją, której potrzebuje właśnie i dalej się tam wykłócał jakieś brednie. Grave Encounters? No na pewno nie. Tak, nazywał się Mięso, dokładnie, Samuraj, ale to ten film to mówiłem, że nie za specjalnie pasuje. Ekstaza? Nie. Bez litości jest, oczywiście. No już wszystko przegapiłeś, Laki Neron, niestety. O czarownicach? Bardzo możliwe, że będzie, czemu nie? W sumie nawet o czarownicach nie pomyślałem, a jest to spoko pomysł, także wezmę pod uwagę. Jak sobie zrobimy te, co najbardziej na nie głosowaliście. Kratos, już sprawdzam, bo nie pamiętam tytułu polskiego, jeżeli ma. Nieodwracalne, okej, wiem co to jest. Ale to jest dramat. To jest francuski dramat z bardzo brutalną sceną gwałtu zresztą. Bardzo brutalną. Bardzo dosadną. Ale to nie wchodzi w ogóle w gatunek horroru, nie? A ten reżyser faktycznie... O, no, jest mocny gość. Teksańską też miałem. Dobra, ja sobie robię ankietę. Już, tak, też tak myślę, że lista jest git. Nic więcej nie wyciśniemy z tego. Nie ma co na siłę też, pamiętajcie. Wypisywać będzie git. Wydaje mi się, że to na spokojnie się zmieści w jedną ankietę. Chyba nie ma 50, dobra. Najlepsze. Najlepsze czy najbrutalniejsze? No właśnie, może zatytułujmy sobie najbrutalniejsze, żeby takie tytuły jak Króliczek Doświadczalny miały tu rację bytu, bo jak wpiszemy najlepsze i tak myślę o tym króliczku, no to nie za bardzo, nie? Najbrutalniejsze horrory. To sobie skopiuję tą odwróconą R-kę. Ona mi się bardzo podoba. Torture. Pon. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy będzie głos na kilka, czy na jeden. To zależy, jeżeli to się wszystko tu zmieści. To chyba starczy na jeden. Ja wiem, że to nigdy nie są łatwe wybory. Zobaczymy. Zależy od ilości tak naprawdę.
Nie ma cooldownu na czacie już, co nie? Żebyście mogli pisać sobie już normalnie. Ty jeszcze masz tam, kurde, drobniaki. 10 zł. Ja liczę, że nadrobisz i zrecenzujesz Stay Alive. No dobra, Stay Alive? Już teraz po wypłacie. Ja oglądałem Stay Alive oczywiście, mój drogi. Ja oglądałem praktycznie wszystko, tylko po prostu kwestia jest taka, że nie miałem kanału kiedyś, tak? I wiele rzeczy leci do powtórki, żeby omówić. Dlatego, oczywiście jak powtórzę, to będzie. Dziękuję za donate'a kolejnego. Żółwik, będzie oczywiście też ten film. Co ja oglądam? To widzowie sobie wybrali takie coś na Insta. Właśnie, Nocny Pociąg z Mięsem jeszcze w sumie dopiszemy. Nawet troszeczkę pasuje. To jest spoko film. Tam grał ten, Bradley Cooper, jako fotograf. Jeżeli dobrze pamiętam. Że brał atencję? No to tym bardziej. American Horror Story. Oglądałem pierwszy sezon, właśnie skończyłem. Będzie recenzja za kilka dni pewnie, więc możesz poczekać. Pluję na twój grób też oczywiście było. Ile cię nie było? No trochę cię nie było, San, ale ile to ja nie wiem. Nie sprawdzałem dokładnie. Blady Strach? W sensie, czy oglądałem, czy na listę chcesz dodać, panie Kratos? Oczywiście oglądałem Blady Strach. Królik, ta. Pisałeś wcześniej? No, przeskakują mi te komentarze, jednak tego jest dużo. W sensie, pisałeś Blady Strach, czy Nocny Pociąg? Nie jestem w stanie wychwycić każdego komentarza. Ners 3D? Co to jest? Nie, już starczy chyba. Czy się ruchają w tym pociągu, to ja nie pamiętam. Czego ja nie oglądałem? No to jest lepsze pytanie. Znaczy ludzie myślą, że jak czegoś nie ma na kanale, to znaczy, że ja tego nie oglądałem, ale no prawda jest taka, że oglądałem do 2016, bo w 2016 powstał kanał, setki tych horrorów, tak? Ale no nie mogę wszystkiego naraz omówić, bo nie da się też, wielu rzeczy nie pamiętam, prawda? Muszę powtórzyć, żeby być na świeżutko. Katrin, nie ja wybrałem, tylko wy wybraliście na Instagramie. O pociągu pisałeś, to przegapiłem, sorka. Także wiesz, to nie ja. To nie ja. Martyrs jest, spokojnie. Ja teraz tylko kopiuję już tytuły do ankiety. Zobaczę sobie, co to Ners 3D, coś mi się kojarzy. Rewersyjna siostra mi wyskoczyła, co? To na pewno nie pomyliłeś stron? Faktycznie Ners 3D, jako thrill. Nie no, takie oceny DNA od znajomych. 9, 3, 5, 3. Perwersyjna siostra. No mam wrażenie, jakbym pomylił strony i zawitał na Pornhubie, ale może mam mylne wrażenie. Nie wiem. Już ma tak niskie oceny, że... Nie no. Dobra, to ja sobie kopiuję dalej, a wy sobie chwilę popiszcie na czacie, zaraz do was wracam. Bo jak kopiuję, to nie widzę czatu. Jeszcze jedną rzecz. Muszę przekopiować, żeby się nie machnąć w tytule. Cyk, 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 dobra. Google. Szczerze, ten Salo 120 dni Sodomy mi się średnio bardzo podobał i też szczerze myślałem, że to będzie mocniejsze. Tak dużo ludzi opisywało, jakie to jest, o matko, mocne, a to wcale aż tak po obejrzeniu tych wszystkich horrorów tak nie było. Dobra, The Collector, czyli się kolekcjoner. W sumie chyba wpiszemy oba, bo jest 2009. Jest 2012, nie? Laboratorium Diabła ktoś pisał, dobra. A ja sobie sprawdzę, co to jest, tak szczerze to nie wiem. To Szczur pisał, że oglądał. Chyba nie to? Ciężko wygooglować niektóre rzeczy, nawet tego nie widzę szczerze. Co to jest? Jednostka 731, Laboratorium Diabła. Dramat, horror wojenny, Hongkong. Dobra, to może być grube, widzę po plakacie nawet. Mizerii? No gdzie Mizerii, Janusz? Co ty trolujesz dzisiaj z tymi tytułami, chłopie? Cześć, Nemezis. Siemka. Już tytułów nie wypisujcie, ponieważ ja już mam wszystkie tytuły, tylko je teraz kopiuję do ankiety. No Beetlejuice'a nie oglądałem, no. Nie mówię, że oglądałem wszystkie horrory świata, no bez przesady też. Mam jakąś kubkę, której nie oglądałem po prostu. Trylemat masz, Olcza? No tak bywa. Cześć, Oliwka, siemka.
Rangę sponsor. Znaczy powiem tak, AV, jeżeli sobie połączysz Discorda z YouTube'em, tam jest taka funkcja, że podczepiasz kanał pod ten, to ci automatycznie połączy. Wtedy zawsze jak masz sponsora, to jesteś na Discordzie jako sponsor i zależnie od tego, jaki masz poziom, rekin, dwugłowy czy trzygłowy, to zawsze będzie ci też tę rangę przydzielało odpowiednio. Także to jest najlepiej zrobić najłatwiej, bo to działa na automacie. Oczywiście jak coś, to mogę ci też zrobić ręcznie, no ale tak będzie szybciej, nie? Siema, oto słowo pańskie. Cześć. Śmieszne akcenty? Bardziej Janusz mylące akcenty niż śmieszne, bo... Trollowych tytułów raczej nie potrzebuję zbytnio. Kondad, tak, oglądałem Piąty Wymiar kiedyś, no. Bardzo dawno temu akurat jesteście. Spoczko, siema Martensik w takim razie. Nowego subskrybenta mam, dziękuję bardzo. Nie wyskoczył twój sub, może masz prywatne. Dostał bana, chyba, daily. Tego co widziałem. Gra wstępna, czekaj, ja sobie zajrzę co to jest. Dramat, thriller. A IMDB co nam mówi? Audition oryginalny. Dobra, dam ci ten tytuł, bo nawet go kojarzę. Nie wiem, czy ja go oglądałem, chyba nie. Nie mam ocenionego, zapiszę sobie. Cenki od znajomych ładne. Dobra. Zdodamy. Brzmiało trochę jak jakiś... O, wyskoczył jakiś subik. Busiuk, dziękuję. To nie twój Nemesis jednak. 1999, dobra, okej. Już teraz wszystko mamy, co trzeba. Siemanko Mateusz, no zaraz zobaczysz, zaraz wszystko w ankiecie będzie. Będziesz sobie głosował. Oryginalny tytuł kolekcjonerów, a spoko, ja nie potrzebuję oryginałów do wszystkiego. Ważne, że jest polski tytuł, to jest najważniejsze. Tutaj to bym szczerze zamienił nawet, bo pluję na twój grób, to w ogóle nie ma tego tytułu. Ja tutaj dam oryginał. W ogóle. Każdy był pewny, o co chodzi. Mamusia i tatuś. To było 2008 chyba, nie? Weźcie mnie, poprawcie, jeżeli się mylę. Ale wydaje mi się, że mamusia, tatuś... 2008? Czekaj, bo ty podałeś Ironek wcześniej raz, dwa, trzy, ale to chyba nie jest pełny tytuł. Raz, dwa, trzy? Nie, to jest pełny tytuł, dobra. Tylko teraz, który ty miałeś na myśli? Bo widzę ich kilka. Kilka dat widzę i to bardzo kilka. 2007, 2004, 72, 67. Musisz mi doprecyzować, Ironek, który ty miałeś na myśli. Z tego strasznie dużo. Ja na razie zostawię bez daty. Jak często przeklinasz? Nie wiem, mordeczko, zależy co robię. Jak gram w na przykład obcego, to często. Ale już go przeszedłem na szczęście. Zaraz zobaczę Kratos. Na pewno ten rocznik. 98 widzę. A to jest jakiś szorcik, co? Krótkometrażowy chyba. Już się nie zmieści nam więcej, na razie zostawmy tak jak jest. A widzę, że ktoś trollowe konto sobie założył, te słowo pańskie i teraz se jedzie po bandzie. To grubo, grubo. Nie, nie chodzę do kościoła. Znaczy z Fajredem codziennie o 9 rano chodziłem kiedyś. Codziennie, nie tylko w niedzielę, codziennie chodziliśmy. Dlatego też został moderatorem tutaj właśnie. No ale szatan nas opętał przez te horrory. Już nie chodzimy. Dokładnie, Golden Kuba, no. Nie wiem, nie obchodzą mnie szczerze darmowe stronki, panie Tomek. Ja oglądam legalnie. Rzadko kiedy, jeżeli muszę coś tam w necie znajdę. Netflix, HBO, kino, VOD, płytki. Internet gdzieś tam w ostateczności. Tak, wyrzucono nas właśnie, już nie wpuszczono, dlatego nie możemy już chodzić. Panie Iron, który rocznik tego raz, dwa, trzy? Podajesz ten tytuł wcześniej, ty podajesz, raz, dwa, trzy. Dobrze, Sebastian, cieszę się, że mnie subskrybujesz. I nie wiem, który teraz. Instantem jesteś? To dobrze, tylko uważaj. Lepiej. Za często na zakrystię tam nie wchodź. Dobra, lecę z tym. Nie wiem, czy tam było D, chyba było. Butcher, Srucher, dobra. High Tension miałem sprawdzić, co to jest High Tension. 2003. Horror, okej. Okay. Aleksander Aja to jest, aha, jest ten ziomeczek od Eden Lake'a też. Chyba od Eden Lake'a. On stworzył parę rzeczy. Na przykład Crawl stworzył, czyli Pełzającą Śmierć ostatnio. Bodajże stworzył też Dom Woskowych Ciał? Chyba? Lustra w ogóle stworzył właśnie.
Nie wiem, czy tam w tym High Tension jest torture porn. Nie wygląda, szczerze, za bardzo, jak tak patrzę. Nie podawałeś? To kto to podał? Ulubiony gatunek? To nieźle. Siema, Sakit. Kto podawał te raz, dwa, trzy? Bo mnie interesuje rocznik. Dobra, to ja kupię dalej. Oglądałem Mandy, jest recenzja, możesz sobie sprawdzić. Jakie wpisałem ten? Ostatni miał być. Wpisałem dom po lewej. Po lewej. Mandy niestety na mnie jakoś nie zadziałał za mocno. W sensie usypiałem, ale no, wizualnie petarda. Aha, ten Grave, co podaliście, to jest 300 tysięczny tytuł do Ro, czyli do Mięso 2016. To się umówiliśmy, że to nie wchodzi. Ta dziewczyna z sąsiedztwa, niech będzie. Dobra, ten The Farm, którego jeszcze nie miałem okazji widzieć. Droga bez powrotu jako seria, niech będzie. Piłę tutaj 3D wpisałem. Jak się zmieści, to dopiszę jeszcze tam piłę, nie wiem, 4, 5, 6 ewentualnie. Whatever. Piekielny motel. Szczerze to jeszcze... Piekielny motel sprawdzę. Co to jest? Comedy horror thriller. Ciężko stwierdzić, ale nie wydaje mi się, żeby comedy horror thriller było torture pornem. Raczej się tego muszę pozbyć. Martwa dziewczyna akurat oczywiście pasuje. Same największe diabelstwo Naked Blood. Bękarty diabła to Fired za Rancha, że pasuje, bo ja mówię, nie pamiętam. Frontris mamy, muszę je poprawnie zapisać, sobie skopiuję to. Frontris 2007, bodajże włoski. Francja, Szwajcaria jednak, dobra. Jakie Maggie? Nie ma takiego. Chyba. Maggie? Czekaj. Maggie 2015, no jest coś takiego. A, to jest to ze Schwarzeneggerem. Tak, to jest dramat horror z tego, co pamiętam. Jeżeli mówisz o tym 2015 ze Schwarzeneggerem właśnie. To tak, tylko taki PG-13 z tego, co widzę. Tam faktycznie nie było jakoś chyba tej krwi pokazanej. Co się dzieje? No to co widać? Robimy sobie listę, mordeczko. Wszystko jest w tytule. Valoranta uciekasz gracia V? A ja też gram akurat. Znaczy, no nie teraz, ale też sobie pykam, wbijam przepustkę. Trzymaj się miłego, dziękuję za donaty. Może kiedyś zagramy sobie. Bo chyba z tobą nie grałem. Jest droga bez powrotu oczywiście. O kurde! O nie, i teraz dostanę jakąś chorą recenzję. Jeszcze wspierającym został. No nie, ja się poddaję dzisiaj za dużo. Co ty odwaliłeś? Teraz mi dasz... Ostatnio mi ten Skaven dał żaby z 1972. Ja już po ślimakach mam dość, ale ślimaki dawno były. Ja nie chcę wiedzieć, co ty mi dasz, ale... Witamy, witamy na czterogłowym. Dziękuję bardzo za dołączenie. Serduszka poproszę dla tego pana. A się dzisiaj rozkręcił, no... Chyba jakiś przelew na konto przyszedł, bo ostatnio rzucał piątki, trójki, dzisiaj kurde 40, 50. W sensie łącznie. I jeszcze czterogłowy. Już się nie mogę doczekać. Ale pamiętam, jak te z pół roku temu pisałeś, że kiedyś zostaniesz donatorem. No i zostałeś, faktycznie. Czekajcie, okno muszę uchylić, bo jest gorąco. Czy można link, panie Kozak? Ale do czego ty byś chciał link? Bo ja nie wiem, do czego ty byś chciał link. Ankieta się dopiero tworzy, także jeszcze nie ma linku. Oh. Napisz mi na Discordzie, jaki chcesz film, co? Good night, ktoś pisze? Good night. Nie, Kratos, ale już nie mam chyba miejsca, wiesz? Już takich mega, mega nieznanych nie wpisujmy też. Żałuję, że weszłeś w grafikę random, że wszedłeś. No, nie polecam wchodzić w grafikę torture porn. Wpisałem w Google torture porn, bo chciałem definicję, to mi Pornhub wyskoczył, ale to z czego? Wymierzone było? Ja wiem. Slotted vomit dolls, ale no do najlepszych nie przez... Nie, to jest takie ścierwo, że ja to wyłączyłem, to jest okropne. Nie, to do snów zostawimy. Ale jestem ciekaw, co będziesz chciał. Możesz napisać, znaczy napisz też na Discordzie tytuł, jak już masz, ale też możesz tutaj napisać, bo jestem ciekaw. Fajna koszulka? Mogę wam pokazać. To jest taki mops. Nie wiem, czy będzie widać, chyba widać. Widać? Tam jest fuck being normal i mops. A jeszcze mam takiego, taką nową koszulkę, one w skropa do streszczeń zajebistą z takim szarkiem, z rekinem w sensie. Ja wiem, super zły, tylko mówię, no już mam wszystkie tytuły i nie mam miejsca już po prostu raczej. Chyba, że się zmieści, to na koniec jeszcze dopiszę.
Poddajesz się? Jeżeli zostanie miejsce na koniec ankiety, to jeszcze coś dopiszemy, bo tam chyba 50 wchodzi. Coś śmiesznego, ale mi niepotrzebne coś śmiesznego. Masz jeszcze ode mnie serducho, panie nowy wspierający. Alex już jest. Dobra, ja wpisuję dalej. Na trzecim gram Valoranta, nie mam trzeciego, ale będę miał jak kupię nowy monitor. Kiedyś. Aha, tu już się miejsce, nie myślałem, że się miejsce skończyło. Kupiłbym nowy monitor bardzo chętnie. Ale Tip Donation, stronka, na której jak wiecie byłem długo i tam wysyłaliście donaty, bo od kilku miesięcy już jestem na Tipli. Niestety nadal mi nie przysłała pieniędzy, w sensie dwa przelewy mi wisieli. Jeden jest przysłany, kilka miesięcy, trzy miesiące na niego czekałem i przysłali mi go dwa miesiące temu. Ale drugi przelew, na który czekam ponad już 50 dni, no niestety znowuż jest to samo. Teraz już w ogóle fanpage nieaktywny od miesiąca, nikomu nie odpisują, kompletnie nikomu. Telefon, w sensie numer telefonu, kontakt do nich skasowali. Coś tam na Twitterze zostało wyciągnięte, że prezes, w sensie prezesa konto wyciągnęli, tam gdzieś znaleźli. Coś tam płakał, że okradli ich w zeszłym roku na 470 tysięcy też i bla bla bla. W sensie, bo jakaś zewnętrzna firma wypłacała im przelewy na PayPal, ich okradli, stratu tutu, ale on po prostu to jest jakaś rzeźnia, ta strona to jest rzeźnia jedna wielka i no wiszą mi 1800 zł ponad. Wiecie, no można sobie za to coś kupić, nie? Na przykład dobry monitor Full HD. O, a niestety. Na razie to wiesz. Dobra. Właśnie miałem sprawdzić tutaj, bo to były chyba od Kratosa tytuły. Bo ty podałeś gatunek, species. Action horror science fiction, no właśnie, to nie. Tak myślałem, że to nie będzie pasować, ale te fascination jeszcze sprawdzę. Horror, nie wiem co to jest szczerze, ale dla ciebie to niech zostanie na razie. Tak się jeszcze zastanawiałem, czy może chirurgiczna precyzja, ale w sumie chyba nie. Psrali zbroję? No wiesz, oni jak ich dojadą, to się źle skończy dla nich, nie? Jak tyle ludzi oszukali. Znaczy oszukali. Nie wypłacają po prostu miesiącami, niektórzy rok czekają na przelew. Ta, zdejmę koszulkę na live, no na pewno. Dobra, co nam tu jeszcze zostało? O, końcówka. Nie oglądaj się teraz. Dobra, ktoś tam bardzo jeszcze chciał przebudzenie. Tylko sobie przypomnę, co to było. 1900... Widzę z 1990, czy to chodziło o ten? Awakings. To jest jakiś biograficzny, nie, co to jest? Co to był za tytuł? Ktoś tam pisał, chyba przebudzenie, tak mi się wydawało. Ktoś miał fioletowy awatar. Gdzie to było, kurde? Ta lista będzie dostępna oczywiście na Discordzie, tak jak wszystkie. Kurde, teraz tego nie znajdę. Co to za muzyka leci w ogóle? Przesłuchanie, nie przebudzenie. Okej, dobra. Przesłuchanie. A mi tu 89 nie drugi wyskoczył. Crime drama thriller. No to nie jest w gatunku. Więc raczej nie. Pornografia, no. No pasowałoby do tytułu live'a, ja wiem, ale bez przesady. Ktoś za mną stoi? No na pewno się nabiorę. Dobra, powiem tak. Na razie taki trolling to tak na mucika zasłużył. Później zobaczymy. Dobra. Nie ma fulla. Jakiś tutaj jeden, dwa tytuły ewentualnie na koniec jeszcze mogę dopisać. Także dajmy pół minuty, jeżeli chcecie coś jeszcze bardzo, to się zmieści, to dajcie jakiś tytuł jeszcze na koniec i dam wam ankietę do głosowania. Tutaj pisałeś Better Watch Out, widziałem już wcześniej, tylko jeżeli dobrze kojarzę, to chyba nie za bardzo pasuje. 2016 właśnie. No nie, to jest taki chyba thrillerek to był, slasherek, przepraszam. Jeżeli dobrze pamiętam. To jeszcze troszeczkę ala komediowy nawet. Nasza łapie, no. Nasza łapa. Next time. Przebudzenie mocy, nie. Nie no, Hellraiser nie pasuje do torture porn, nie przesadzajmy. Cześć, Wotan. Coś tam jeszcze pisaliście na pewno. Muszę iść spać, Mateusz, trzymaj się. Teraz jesteś kompletnym widzem, tak. Teraz jesteś widzem, starszym widzem, moderatorem, wspierającym i donatorem jeszcze, także. Już niedługo topka donatów, mam nadzieję. W top 6 jest Monia, która ma tam 2,6 czy 2,4 chyba K.
A nie wiem, kto jest w top 10. Jak skopiuję Steep Donation w końcu, to zobaczymy, kto jest w dziesiątce, nie? W sensie na 10 miejscu. Na chwilę wpadłeś? Spoczko. The Collector nie pamiętam. Ten 2012 chyba na 6 albo 7, a tego 2009 nie widziałem akurat. Nie wiem, czy to jest pierwsza część, w sensie, czy one były, czy było tak, że najpierw jest 2012, później 2009. Nie pamiętam, ale widziałem tylko jedną właśnie. Dziedzictwo na pewno nie. Na grę... nawet nie znam takiej gry, wiesz, panie Kratos. Zmilczenia owiec. Nie mam na razie takiej gierki i na razie też nie mam jej w planach. Mam kilka innych na najbliższe czasy, także to trochę pewnie zajmie. Nie wiem, zobaczę, no możliwe, że kiedyś zagram. 20 dolców na Steamie kosztuje, widzę. Okej, sobie zapiszę. Ale to raczej nie w najbliższym czasie. Piła, dziedzictwo. Piłę, no właśnie, jeszcze piłę jakąś ewentualnie. Ale dziedzictwo to chyba nie, bo w sumie tam to po prostu były takie bardziej kryminalne nawet niż torture pornowe. Ta piła 3D najbardziej mi utknęła. Chyba ją bym zostawił w spokoju. Cyberpunka, no pewnie będę, chociaż to jest tak nahypowane, że na pewno nie spełni tych oczekiwań. W sumie na YouTubie nawet mógłbym dobry zasięg zrobić, mimo że nagrywam horrory. Bo tak to bym na Twitcha z nią poszedł, miałbym tam 20 osób. A szczerze mi się wydaje, że tutaj mogę mieć więcej ludzi na takim cyberpunku niż na horrorach. Ze względu na to, że to będzie duża premiera, nie? Piła 7. Nie, jedynka na pewno nie Gabriel Goms, bo to jest... tam w ogóle nie ma praktycznie torture. Nie grałem, Janusz. Piła 7. Dobra, zostawmy te piły. No, zaczęła się Angela, niestety. Poczko, Sebastian, ja wiem, że te filmy są dostępne, tylko mówię, ja mam 600 w kolejce jeszcze. A, bo ty mnie na Instagramie pytałeś dzisiaj, czy... Halloween zrecenzuje ten remake, w sensie. Tak jak mówię, mam 600 w kolejce ponad. Będę jakoś to nadrabiał, wiadomo, wszystko po kolei. Ale kolejności nie zna nikt, nawet sam ja, więc jak powtórzę, to zrecenzuję tak samo kolekcjonera. Nie, na iście już mówiłem, że w sumie nie pasuje. To jest czyste gore po prostu, dobra. Patrzę, ile tego jest. Nie ma tego aż tak dużo, więc dajemy jedną możliwość głosu tylko, tak mi się wydaje. Tak jak w każdej ankiecie, takiej ostatecznej. Więc można zagłosować raz na jeden tytuł, także wybierzcie dobrze. Ankieta już do was leci na czacie, proszę bardzo. Tak, Adaś, ty również jesteś, dokładnie. Tata ci nie kupi PUBG 18, ojoj. Króliczek doświadczalny ogólnie wpisałem jako serię, wiesz? Już nie będę rozdzielał na te wszystkie tam części. Dobra, ankieta będzie również w opisie. By każdy mógł sobie do niej wrócić, zajrzeć. I oczywiście na Discordzie zaraz wstawimy. Ankieta już jest w opisie. Proszę o głosy. Zapostuję to jeszcze na Discordzie. Damy to sobie w... Gdzie są ogłoszenia? Tutaj, dobra. Najbrutalniejsze horrory. W ogóle trapera dzisiaj nie ma, to jest rzadkość, że go nie ma. Szkoda, bo quizy mi zrobił i myślałem, że zrobię jego quizy. Ale jak go nie ma, to chyba nie robimy. Najbrutalniejsze horrory. To sobie damy w cudzysłów w ogóle. Dobrze, wpisałem chyba dobrze. Oznaczamy widzów, cyk. Tu zawsze też macie powiadomienia o live'ach i tak dalej, także warto tu być. Zawsze to wam wyskoczy, jak was oznaczę, nie? W odróżnieniu do YouTube'a, który nie zawsze wam wyskoczy, niestety. To jest już 16 ankieta. Cyk, dobra. To wywalamy. Przyjdzie? Możliwe, ale już teraz to nie wiem, 23. Straszny film 3 to najlepsza część, by the way. Tak, też go może kiedyś omówię jako parodię. Darkest Dawn na pewno nie recenzowałem. To ma jakiś polski tytuł, zaraz sobie sprawdzę. Ale na razie mam kolejkę, uprzedzam, już się zrobiła dosyć spora ta kolejka. 2016, science fiction. O, oceny, serio? Ale to ma oceny... 1, 2, 2. W sensie takie złe, mam nadzieję, o to ci chodziło, że do streszczenia. O, jeszcze na IMDb zajrzę. Na IMDb 4.0.
Ale to jest akcja science fiction. Niestety nawet IMDb nie wspomina, że to jest horror. Teraz mam tak, 1408 do zrobienia, AHS-a, The Rain, trzeci sezon, Żaby, 72, bodajże i jeszcze coś od Łukasza tutaj, bo czterogłowym dzisiaj został. Także no, najwcześniej to myślę około 2,5-3 tygodnia. Film Epto Ścierwo wiem, ale no na IMDb ma takie same oceny i nie jest jako horror podany. No na IMDb ma taką średnią praktycznie samą. No Żaby, serio, Frogs. Problem z głosowaniem? No ja wiem. A, bo nie widziałaś niektórych. No tak, no to musicie głosować na te, co widzieliście akurat, nie wiadomo. W ogóle, co to jest za muzyka? Free horror music, mam nadzieję, bo to trwa godzinę. Żeby to faktycznie było free, będzie dobrze. Idziesz w kimę, bo jutro szkoła? Dobranoc. Groteska wygra? Ciekawe, ile osób faktycznie widziało tą groteskę, a ile głosuje nie widziawszy. Po recenzji na przykład. Martyrsik, bardzo dobrze. Siemanko Daniel, cześć. Lecę na ankietę, spoko. Ta, w lesie dziś nie zaśnie nikt, he 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 he. No nuty, kurde, nie? Film dobry? A, na Netflixie też nie jest precyzyjnie. No, jeszcze sprawdzę ewentualnie Rotten Tomatoes, jeżeli to w ogóle tam jest. Fan footage. No, niestety nie jest zaklasyfikowany nigdzie jako horror, musiałbym sprawdzić sam. Rotten. Na Rotten ma 67% od krytyków. Głosów tylko 12, co prawda. Fuck, nie mogę na Rotten przez Adblocka, serio. A, dobra, wyłącz w tej witrynie. Od widowni 43%. Art House and International Comedy, Drama, Mystery i Suspense. No nawet Rotten, biedny, nie podaje jako horroru, nie? To pewnie jest jakieś takie a la postapo, co? Nie widziałeś Grotesuku? O kurde, nie wiesz co straciłeś. A, wymuszanie, no. Ale dla Rotten to mogę ten. Przecież Filmweb też wymusza. No widzisz Daily? Nie Darkest, ale to tylko na Rotten tak pokazało, ale na tym, na IMDb patrzyłem tak jak podałeś. Może to jest po prostu inny tytuł, ale rok się zgadza. Mordercze kondomy prowadzą? Co? To chyba ludzie dla beki głosują. Nie no, na IMDb ci pokażę. Nie wiem, czy to jest to samo. To jest to, nie? No to tutaj jest 4-0. The Darkest, nie no dobrze skopiowałem. Może nie ma na Rotten, albo po prostu... Darkest Universe. No rok się zgadza. Nie wiem, czy to jest to samo. Jaki to jest kraj produkcji? Czekaj, reżyser. O, reżyser. Drew Casson jakiś. Nie, to faktycznie jest coś innego. To tego nawet nie ma na Rotenie w takim razie. No musiałbym obejrzeć, to bym wiedział. Żartujesz? To dobrze. No, też wątpię, Iron. Dobra, sprawdzimy, co na razie prowadzi. Hejka Pikachu, siema. No groteska prowadzi, co prawda to jest 5 głosów, ale... Okej. Ile z was tak naprawdę widziało groteskę, bo mnie to ciekawi w ogóle. Przypominam, żeby jeszcze kciuka zostawić, jak sobie dzisiaj 200 dobijemy, to spoko. Bardzo bym chciał, żeby licznik działał, ale na Tipli nie ma licznika, a ten Steep Donation nie działa, no. Także wiecie, jest dupa, nie? Blada. Jeszcze kto nie był wcześniej, zapraszam na Instagramka, tam będą kolejne głosy przez was zostawiane na kolejne ankiety. A ja zobaczę, czy jakieś nowe followki były, to przeczytam oczywiście. Bart3689, Daria S. To chyba tylko tyle z dzisiejszego live'a. Już reszta, mam nadzieję, mnie obserwuje po prostu. Dobra. Na razie tak to wygląda. Dwa razy oglądałeś? To nieźle. Jeszcze nie? No i bardzo dobrze. Ty jesteś za mały na to. To jest groteska, martyrs... Moi drodzy, ponad 100 osób na live, a głosów tylko 37. To coś mi się nie zgadza. Bo jest was trzykrotnie więcej na live niż oddaliście głosów, także... Spokojnie, jak na sekundkę wyjdziecie, to nic się nie stanie. Teraz się nic nie dzieje. Jeszcze raz rzucam ankietę, proszę o głosy na czacie. No bo to za mało, to nawet 40 nie ma. Pierwszą część jeszcze, o kurde, chłopie. A to ty chciałeś, żebym ja drugą część najpierw oglądał? Czekaj, bo mi się wydaje, że ja może nawet to widziałem.
2014. O, ale chyba nie. No nie widziałem. Też oceniona przez znajomych na 2. To już jest jako horror science fiction. Ale na Filmwebie. A Filmweb to ścierwo. Ale na IMDB też jest. No też ma od znajomych 2 i średnią 3 ponad lekko. Także, no nie wiem, nie oceniam. Nawet po takiej średniej może być niezłe. Nie mówię, że nie. Jak to wie. Wielka Brytania. Skojarzył mi się taki film, kurde, teraz nie pamiętam, też miał 2 części. Taki obrzydliwy, dosłownie obrzydliwy. Kurde, nie przypomnę sobie. To nawet do torture porn może nie pasuje, ale tak ogólnie mi się skojarzył właśnie, jak podałeś mi te 2 części. Groteska mocniejsza niż Hostel. No, to prawda jest. Dałeś link, ale link chyba cenzuruje YouTube ogólnie. Na co tam, Angela, głosowałaś? Ludzka stonoga? To głosuj na ludzką stonogę. Nie, tam budżet to wiesz. Wiadomo, że jak coś jest niskobudżetowe, a ma efekty specjalne, to się na to trzeba z dystansem zapatrywać, nie? Czym jest era? Jaka era? Era czego? Dinozaurów? Nie no, Kratos, może chciałeś sobie 2 razy obejrzeć. Tak, ja bardzo lubię te odwrócone erki, zresztą mój ulubiony zespół Korn ma odwróconą erkę, ale to akurat dałem, żeby algorytmy nie wyłapały tych słów po prostu. No właśnie widzę, że ocenzurowano. Ty dałeś link do filmu pewnie, nie? Tak, do Groteski dałeś, czy do czego? No Groteska chyba jest na YouTubie faktycznie. Japończycy po bandzie poszli. No Japonia, w ogóle Azja, takie filmy robi faktycznie wybujałe dosyć. Romina najlepszy oczywiście. Sieć telefonii, no i tak nowa era książki jeszcze, nie? Były. Weekend. Chyba Groteska. A, do trailera dałeś, spoko. Jaki filmik na YouTubie mam obejrzeć? Po co? Nie, bo copyrighty później wywala. Znaczy, zależy jeszcze jaki filmik, oczywiście. Kurde, Daily, no nie mogę teraz rozkminić. Przypomniałeś mi coś, tylko co to było? Jest taki film, że typiara się budzi gdzieś tam w środku miasta. Ma takie oko zakrwione. Po prostu jakaś choroba i tam się rozwija, jakaś infekcja wchodzi i to ma 2 części, właśnie ona się rozwija na przestrzeni tego filmu. Może ktoś z was pamięta, co to było. Takie niszowe gówno ma 2 części. Takie dosyć obrzydliwe faktycznie. No, później w lustrze się przegląda z tym okiem, to te różne rzeczy się dzieją z jej ciałem. Japońskich horrorów. No bo kontrakty, tak, dziękuję bardzo Aneta, to jest to, no. Tak ogólnie Azja robi lepsze horrory po prostu niż Ameryka. Specyficzniejsze, straszniejsze. Contracted, no. Do torture porn chyba nie pasuje, ale jak ktoś chce chore gówno, to polecam Contracted. 2 części właśnie. Miała być 3, chyba w końcu nie wyszła. Hiszpańskie, no, też się zdarzają dobre. Nawet bardzo dobre. Tak, dokładnie. Groteska 2009, azjatycki, no. Serbski obejrzałeś, no to Groteskę też możesz. Pozwalam. W takim razie. The Ring, no The Ring wiadomo, klasyka. Ale co tam jest, pozdro 320 w tym linku? Jak zobaczę, co tam jest, to zdecyduję, czy obejrzę. Myślałem, że z Kornem, no. Możesz mi podesłać, ale na YouTubie raczej schowa, więc ewentualnie na Discordzie. Polskie horrory najlepsze? Oczywiście, że tak, oczywiście. Jesteśmy mistrzami w tym gatunku. No chciałem jakiegoś quiza zrobić, kurde, bo jest wczesna pora, ale pan Trapper, który sobie zrobił quizy, to go nie ma. A później będzie pytał, kiedy zrobię. I właśnie jak jest ten dzień, to go nie ma. A w sobotę nie będę robił pewnie. Chyba, że ktoś jakiś mi quiz zrobił i chce podesłać, to zachęcam. Można zrobić oczywiście zawsze quizę dla mnie. Na stronce same quizy. Tak, mistrz, no tak, pasuje bardzo do listy, tylko że nie. Dobrej jakości jest na CDA, mówisz? To dobrze. Dobra, odświeżę sobie jeszcze tutaj. A tu się dużo nie zmieni. O, 51 głosów, już lepiej. Groteska prawie na równi z Martyrsem, później Ludzka, Serbski, Hostel, Piła 3D, Króliczek doświadczalny, Bez litości. Mogłem całą Piłę w sumie dać jako seria, nie? Ale tak mi nie pasowało za bardzo. Bez litości, Wzgórza, Terrifier, Dziewczyna, Dom, Tanatomorfos też 2 głosy, Kanibal 2 głosy, no i reszta oczywiście wypisywana przez was, ale nie głosowane. Bardzo ciekawe. Tyle filmów bez głosów, mimo że podane, nie? Nietypowe zachowanie księdza? A po co mi to?
Nie, raczej taki filmik mnie niezbyt interesuje. Cześć, Kuba Kotwicki. Czy są nowe? Ale co? Bo już nie wiem, w którym wątku jestem. No i dotarł Tomaszek, siemaneczko. No już jest lista, co prawda, Tomasz. Mój drogi, ale zagłosować możesz. Ja jeszcze raz rzucę link na czacie. Także zagłosuj na swoje kochane porny. Klątwa trzeci, no widzisz, mój chyba pierwszy. Nobody Sleeps in the Woods Tonight, najlepszy polski horror. A to nie jest ten z bonusem przypadkiem, to co z YouTube'a? Już głosuję, spoko. Oh my god, to mi się skojarzyło, że to. Siemanko Jakub. Jak puścisz, to ci donata wyślę. Ty chcesz kupić mnie za donata, czy jak? Zajrzę, co to jest, ale raczej nie puszczę. To nie jest jakiś Natanek przypadkiem? Że minutę trwa. Nic nie słychać na tym filmie twoim. Dziś piosenki kościelne, co to jest w ogóle? Czytam komentarze. Nie wiem, co to panie jest, kurde. Jest ten, co bana dostał? A nie wiem. Możliwe, no. A, to jest angielski tytuł W lesie dziś. No dobra, no w sumie tak. Jak sobie przetłumaczysz, to tak. Ale nie wiem, czemu mi się skojarzyło z tym horrorem z YouTube'a właśnie, co tam bonus gra, nie? No nie skumałem w ogóle, że przetłumaczyłeś po prostu. A, o pijanego księdza chodzi. Dobra. A to jest filmik z tego roku. Ale on jest strasznie pikselowy, czy tak YouTube mi pokazuje. To jest 240p, tu nic nie widać. No dobra, no co to jest, kurwa, ty? Co on tam śpiewał? Módlmy się. To już? Koniec? Panie nasz Jezus przyszedł do Szymona i otarł... Boże, no co, no wina się napił, chłop, no. Panie nasz... Adaś, będzie jak każdego horroru skina, pytanie retoryczne typowo. Prosimy... Nie mogę puścić muzykę z Halloween, bo ma copyrighty, mój drogi, ma prawa autorskie. Ciebie... Linka masz w opisie, Kuba, cały czas jest w opisie do ankiety. Na serbski głosowałeś, ty wariacie. No ale po tobie to ja się mogłem tego spodziewać, szczerze mówiąc. No taki ten filmik, taki se, nie. Zagłosowałeś, spoko, hej, hej. Napić się nie może, no może się w pracy napić, nie. No nie ma 365, no co ja ci poradzę. Za całą parafię wypił, no tak, no bo reszta nie pije, abstynenci sami, no to powiedział, dobra, no to ja za was wypiję, no spełnię ten przykry obowiązek. No i palnął chłopce w palnik dał, nie, i kurde, no ciężko później przeprowadzić, no. Dobra, wyniki się takie same utrzymują. 60 głosów jest, a ludzi było ponad 100, także nadal połowa z was nie zagłosowała, bo na 100% była ponad setka dzisiaj, 140 nawet osób. Ogólnie ludzi dużo wchodzi i wychodzi, także głosów tutaj powinno być minimum 100, moi drodzy, że tak powiem, po prostu się... opierdzielacie z tymi głosami, także kto tam jeszcze nie pyknął, to you know what to do. Ja sobie coś muszę sprawdzić jeszcze, czekajcie. No to 152 łapki mamy, no myślałem, że sobie wbijemy 200. Chyba nie wbijemy. Na ślubie swoim. I co, smaczne? Jakiś jabolek pewnie, co? Uświęcił się, a się śmieją z niego, no właśnie. Smakosza 3 nie. Już głosujesz? No właśnie, no i bardzo fajnie. Na angielskim Netflixie? Spoko. No tak, ale no to wiesz, co mi chodziło o Goldem, Kubuś. Czy przetłumaczyłeś czy nie? No to wiadomo, że tak by było pewnie przetłumaczone raczej, nie? Martyrs Jakub? No i dobrze. No Martyrs to może jest po 8, czy nie? O! Groteska została wyprzedzona przez Martyrsa. Widzicie? A Serbski jest trzeci, bo się Tomaszek dołożył. Cześć Tosia. Oglądać Smakosza, ale to raczej od początku zacznij, pierwszy, drugi, trzeci można zostawić. No dla ciekawości tak, ale to chyba poza tym nic. Dobrze, Adaś, wiem.
Czemu ty, Adaś, do szkoły nie chodzisz, co? Szkoła jest tak zrobiona, żeby było w miarę bezpiecznie teraz, więc się tam, kurde, nie bójcie. Trzeba to trzeba. Zresztą nawet jak ktoś zachoruje, to co? Nic wam się nie stanie. Tak na chłopski rozum, to pewnie większość z nas przez to przejdzie w końcu. Wujek ci nie puścił? No widzisz, Nemezis? Nie, tam Smakosz jeszcze nie jest jakiś turbo przerażający też. Martyrs jest spoko, tylko Martyrs jest brutalny bardzo po prostu. Bardzo specyficzny. Tutaj wszystkie te filmy, które widzisz, są bardzo specyficzne i często brutalne bardzo po prostu, więc musisz mieć to na uwadze, nie? Nie to konto, no widzę coś, że nie to konto. No Martyrs też, ja jestem bardzo zadowolony, że Martyrs prowadzi. No jednak Groteska prowadzi znowu, no kurde. A bo ja nie zagłosowałem, czekajcie, czy ja mogę oddać głos? Dobre pytanie. Linka nie mam. Chyba mogę. Aha, bo ja dałem w opisie link do rezultatów, kurde. Nie, dałem dobry link, to o co chodzi. Ja na Martyrsa oddam głos, zobaczę czy to załapie. Tak, załapało. Dobra, nice. O, jest po 10 teraz, jest remis. No, taki mój głos. Dla Beki? Ale który? Wagary masz, Adaś, to nieładnie, tak na początku roku mieć wagary. A później maturkę, jak będziesz pisał, co? Albo wy zabijecie wirusa, albo on nas. Nie, no nas też nie przesadzajmy, to nie będziemy umierać od tego, nie? Może, no jeszcze żyjemy. Nie, pozdro, nie będę puszczał filmików, które sobie życzysz, bo to nie jest koncert życzeń i oglądanie głupich filmików z YouTube'a. A, tak, z tym VPN-em, znaczy z tym VPN-em czasami tak jest. Zależy z czego głosujesz. Jeżeli głosujesz z telefonu i ci wyskakuje VPN-ek, to sobie zagłosuj z kompa po prostu, wiesz? Fajnie na streamkach u mnie, dziękuję bardzo. Zapraszam częściej w takim razie. Masz skończoną? No ja też mam skończoną. Kolegów i koleżanek, no bo cię nie było właśnie, tak jak mówisz, no. Nie wiem kogo masz na myśli, część po prostu na przykład nie mogła być, bo ma jutro do roboty czy coś tam, ale... No cię nie było trochę. Czekajcie, bo zobaczę jakie quizy dostałem od pana Trapera do zrobienia. Najwyżej sobie zapis live'a nadrobi i obejrzy i zobaczy, jak tam mi poszły. No bo ja bym sobie jakiegoś quiza na koniec czy ze dwa palnął, bo... Niekoniecznie po tej liście mamy co ciekawego do roboty, nie? Już głosujesz? Spoko. A tak zawsze jest, że jest część ludzi na live'ie i później ich nie ma i są nowi i czasami starzy wracają, to jest norma, nie? Ludzie się nudzą po czasie i przychodzą nowe osoby, po prostu. Pojutrze do pracy na 10 godzin? O kurde, to grubo. Nie szanuje się widzów. XD. No spadaj, spadaj, pozdro. Pozdro 320, siema, trzymaj się. Szerokiej drogi. A ja nie powiedziałem, że jesteś głupi, więc nie wiem, czy u mnie wyzywasz, ale dobra, spoko. Nie szanuje się widzów, bo co? Bo nie puszczam wszystkich filmików, które sobie życzysz? Mówię, no to nie jest kanał, na którym, ani live, na którym puszczam filmiki na życzenie. Nie? Ja powinienem być modem? Tak, chyba w twoich snach powinieneś być modem. A jeszcze ich też wyzywasz? No dobra, no. To masz permika. Alfonsa. Nie no, był ostatnio raz tam wpadł. W Serebskim nie mogłam dojść do siebie przez 2 tygodnie. To końcówka już w ogóle, no. Jest porąbana, także nie polecam tego filmu, ale kto będzie chciał i tak obejrzy, kto jeszcze nie widział, nie wiadomo. Siema Samson, cześć. Głos oddany, kanał fajny, dziękuję bardzo, no i spoko. Dobra, coś się zmieniło? Po 11 teraz, Groteska i Martyrs, dobra. Zobaczymy jeszcze na końcu, ja sobie quiza tylko znajdę do zrobienia. O AHS-ie też mi chyba zrobił Trapper, a nie, jeszcze nie zrobił tego quiza. Teraz byłem na świeżo z AHS-em. Pierwszym, znaczy się. Robiłem o Paranormal Activity ostatnio, nie? Robiłem. O Hannibala mi zrobił, która to część, ale ja... Tylko jedną chyba widziałem, albo pamiętam jedną tylko. Albo widziałem dwie, a pamiętam jedną chyba, o tak. To raczej ciężko z tym quizem.
Ewentualnie mogę spróbować quiza pod tytułem, która to jest część martwego zła. Dobra. Jeszcze jest, która to jest laleczka Chucky. To też będzie ciężkie. Bo laleczek Chucky... Pamiętam tylko dwie jako tako. Na tym Hannibalu to mogę tak z ciekawości zrobić, ale to raczej będzie strzelanko. Jak ludzie myślą, że każdy live to koncert życzeń. No, ale to był troll po prostu przyszedł i wiesz, puść filmik, puść to, puść tamto. Kurde, no ja nie chcę wejdzie na YouTube'a i se ogląda filmiki jak chce, tak? Na moim live'ie nie jest tak, że jest kurde koncert życzeń głupich filmików, nie? No chyba, że robimy coś takiego, oglądamy filmiki na YouTubie, no to wtedy tak, ale... No nie oglądamy dzisiaj filmików na YouTubie, nie? Jakby nie patrzeć. Spać ci się chce dzisiaj? No mi się nie chce. Adaś, ty nie masz wolnego, tylko ty se wagary robisz. A co za różnica, czy będziesz miał 2 dni wolnego? W sensie, w następnym tygodniu tak będziesz musiał iść do szkoły. Maska Myersa zamówiłeś? Mam nadzieję, że jakąś dobrą. Bo ja widziałem takie podróby na AliExpress. Jest zdjęcie oryginału, a tam przychodzi takie coś, co wygląda jak... Może nawet wam to znajdę. Michael Myers mask fake. O, no, mam. Czekajcie, najpierw wam pokażę oryginał. Mniej więcej takie zdjęcia są na przykład na AliExpress, nie? No podobna maska, tak jak tutaj widzicie teraz, ta duża po prawej. A ludzie dostawali na przykład coś takiego, nie? To jest kurwa cudowne. O, zdjęcie versus ta... O Boże, jakbym coś takiego zamówił, to bym zszedł chyba, nie? Na drugi koniec rzeczywistości, także... O Jezusiu. Piękna. Kurde, coś tam wokół. Coś mi wpadło albo ktoś. Na kompie masz to samo, to ty może masz jednak tego VPN-a, co? I nie wiesz nawet. Może masz z antywirusa czy coś, czy z przeglądarki, kurde. To nie jest tematyka kanału? No tak, ale jeden filmik puściłem, widzisz. Nawet, że... Nawet ten filmik nie pasował, ale i tak puściłem. Ale jak nie puściłem drugiego, to już się obraził i poszedł w pizdu, nie? Trzecie konto? Gdzie? Bo nawet nie widzę. Czy to, co teraz zbanowałeś, to było trzecie? Czy tam ktoś zbanował? No gdzie taki dzban by moda dostał? Ja pierdzielę. Czy w ogóle nie, jak się prosi co chwilę o moda. To jakieś dziecko, no gdzie kurwa moda, chłopie? Bym musiał chyba... Po moim trupie. O, tak powiem. Winą szalne z tym księdzem? Może tak. Na Dom Tysiąca Trupów zagłosowałeś? Spoko. No nie był jakiś cudowny, ale zjadliwy, nie? Bardzo możliwe. No ale dzieci nie mogą pić alkoholu, nie? Kolejny Adam Myers? Nie no, Adaś Myers był zawsze. Znaczy zawsze, dawno już, dobra. Co my tu mamy? Podczas pobytu w leśnej chatce grupa nastolatków przez przypadek przywołuje ze światów demona. No to jest część pierwsza, ale równie dobrze to może być opis remake'u. Pewnie po prostu te opisy brzmią, bo to z filmu było raczej skopiowane. To raczej myślę, że remake'u i oryginału brzmią identycznie, szczerze. Albo po prostu się jest w parę słów zmienionych, ale kontekst ten sam i... Nie wiadomo. No i widzicie, i to nie jest opis starego? Oczywiście, że jest. Przeniesiony w czasie Ash, no to jest akurat Armia Ciemności. Ash i jego dziewczyna podczas pobytu budzą złe moce. A teraz nie wiem, czy to w sumie? Nie, no on przyjechał tam z... Tam kilka osób przyjechało, nie? Grupa znajomych przyjeżdża w góry, no właśnie. No to jest to opis po prostu, no to jest to samo, nie? Samson, obejrzyj sobie recenzje moje. To wtedy będziesz wiedział, co uważam o tych produkcjach, bo... Tyle razy to wałkowałem, że już mi się nie chce po prostu. Serial Ash kontra Martwe Zło jeszcze nie oglądałem, ale oglądałem podróbkę od AMC, ale dobrą. To się nazywało Astan vs. Evil Dead chyba bodajże. Tak miałem współpracę wtedy z AMC, w ogóle dowiedziałem się o tym serialu, ale naprawdę był w porządku. Też robiłem oprócz tam reklamy recenzję po prostu. Już taką poza reklamą, nie? Fajna zabawa była. Na tym nawet. Nie no, właśnie Vela i końcówka jest najlepsza. Taka mega niespodziewana, nie? Bardzo ciężko było się coś takiego domyślić. Daily Dolbana, spoko. Znaczy te konto, co te pozdro, coś tam, to wiem, że to było, no. Ale które było trzecie? Ja dwa widziałem. No to już tam w sumie One Dog, który dał bana. Dobra, to jeszcze Chucky spróbujemy. Ale to będzie ciężko. Tiffany wskrzesza do życia lalkę, o nie. W której znajduje się dusza psychopatycznego mordercy. A czekajcie, bo brzmi trochę jak jedynka, ale Tiffany? Tiffany to jest...
Później była Tiffany. Nie, ja tutaj krapy będę zaznaczał. Dobranoc, Kratos, trzymaj się. Do czego chcesz link, panie Mateusz? Bo już któryś raz takie pytanie, ale nie wiem do czego, szczerze. Do ankiety, do quizu, do drugiego quizu. W każdym filmie prawie srała. No, ale musisz to zrozumieć, że ja już na takie pytania odpowiadałem tyle razy, że po prostu najlepiej jakbyś do recenzji zajrzał. Zażenowanie odczułeś? No po Annabelle oczywiście, zażenowanie też odczułem. Ale akurat obecność jest dobra. Kotlet odgrzany, ale dobry. Link do głosowania, Mateusz, masz w opisie pod live'em, możesz sobie kliknąć. Mogę ci jeszcze wkleić ewentualnie na czat. No wiem, że nie będzie czwartego sezonu, wiem. Tak, Tiffany to była jego narzeczona, dlatego właśnie się zastanawiam. To była ta druga laleczka właśnie później, dlatego się zastanawiam, czemu jest, że Tiffany wskrzesza do życia lalkę. W sensie, że Tiffany może się nazywała babka, nie pamiętam właśnie tych części ze środka, może Tiffany się babka nazywała, później ta lalka się tak nazywała. Ty, nie wiem, w sumie. Już ci dałem do ankiety. Spoko, sam. Kto mówił Adaś? No nie wiem, przeczytaj na czacie, przewiń do góry. Tak, wzgórza mają oczy, no. Dobra, trzeba coś zaznaczyć. No nie, no pierwsza nie. Tu było coś w ogóle, któraś była narzeczoną. Może to? O, no. No bo to jest ta jego dupa, ta jego lalka Tiffany. Laleczka Chucky wciąż żyje i podejmuje kolejną próbę zabicia Andiego, który trafił do rodziny zastępczej. No to któraś kontynuacja, nie? Może dwójka? O, trafiłem. Niepełnosprawna Nika jest pogrążona w żałobie po tajemniczej śmierci matki. Kiedy dochodzi do podobnych zbrodni, podejrzenia padają na dziwną, rudowłosą lalkę. Nie wiem, może trzecia? Nie. Kult? Nie. Dobra, albo klątwa, albo... O, jest. 6-letni Andy otrzymuje na urodziny... No to jest pierwsza? Opętana przez mordercę lalka powraca i rusza na poszukiwania Andiego, który trafia do szkoły wojskowej. To pewnie trzy. O, Chucky zaczyna ponownie prześladować Nikę, która przebywa w szpitalu, no to już pewnie piątka, nie? Kurwa, no to kult. Karen daje w prezencie urodzinie synowi lalkę, kobieta nieświadoma... No to jest laleczka nowa i tu mamy, dobra, nawet nieźle poszło. Siema, siema, cześć. Celne strzały? No, powiodło się całkiem nawet. Ja pamiętam tylko właśnie oryginał i tą z 2019, więc... Ciężko, ciężko, ale jest dobrze. Bana masz? Czemu masz bana? Multikonto sobie zaloguj, masz ich 500 to. Dobra, mogę tego Hannibala, ale to mówię, że się zbłaźnię tutaj, także sorry, wybaczcie, nie? Bo wspominałem, oglądałem dwie i pamiętam tylko jedną. Jesteś pod wrażeniem? No i spoko. Akurat Marcin poszedł sobie, chyba. Nawet Marcin byłby pod wrażeniem. Doktor Hannibal Lecter wraca do Ameryki, by odnowić kontakt z agentką. No to nie będzie pierwsza. Nie pamiętam chronologii też za bardzo. Mason Werger. Dobrze, że nie Wenger. Jaka była ta chronologia? Wydaje mi się, że może... Nie wiem. Nawet nie wiem, czy Milczeniowiec te 91 to jest pierwsze. Chyba nie. Wydaje się, że... Może Czerwony Smok jest pierwszy. Zgoogluję sobie chronologię, ale tak z ciekawości, bo nie pamiętam. Sprawdzałem to kiedyś. Znaczy to mi nie pomoże ten, w sensie w tych odpowiedziach, nie? Ale sobie z ciekawości chcę zobaczyć. O ile jest dobra podana. Po drugiej stronie maski niby jest pierwsza, co? Później Czerwony Smok. Później jest Milczenie Owiec 91 i później jest Hannibal 2001. Nie wiem, czy to jest dobra kolejność. Właśnie widzisz, Ironeka tu inaczej podają, ale to nie wierzę od razu. Szła na Twitcha, a za co bana dostałeś, co? Rekonstrukcja Obcego. Kontynuacja, znaczy nowy Obcy będzie, bo Ridley Scott już zapowiedział, że chce dalej to kręcić, ale to już nie ma sensu, tak? Zresztą Obcy przecież ma tych kontynuacji kilka. Są przecież cztery stare części Obcego, później jest Przymierze. Nie, później jest Prometeusz, później jest Przymierze, także już była nie jedna kontynuacja Obcego. I chcą to robić dalej, mimo że te nowe to już jest, wiecie, zbędne, ale no, Ridley Scott nie potrafi odpuścić i dalej chce wyciskać z czegoś, co już naprawdę nie idzie mu po prostu. Słyszałeś, że ma być? No dokładnie.
No to inną kolejność podałeś, Iron. Bo po drugiej stronie podali jako pierwszą. Ale no mówię, to tylko jest internet, więc... Latami produkcji... A, nie, no to mi chodziło o chronologię. Po drugiej stronie lustra, chyba... po drugiej stronie maski. Tak, to chronologicznie podobno pierwszy właśnie jako prequel, no. Dobra, no to tutaj mamy... No nie wiem w sumie, szczerze. No jak wraca do Ameryki, to jakaś tam druga chronologicznie, powiedzmy. No nie wiem, to? Dobra. Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę. No to pierwszy chyba, nie? Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego skazanego na dożywocie. Nie wiem, czy to brzmi jak prequel, ale brzmi jak jedna z pierwszych. No, obcy kontra predator jeszcze właśnie. By the way. Już pan dał przypadkiem, to niech cię odbanuje, co za problem. Czarna komedia, bardziej laleczka Chucky. Tak, ale od którejś tam części, bodajże od trzeciej. Te pierwsze są normalnie zrobione, nie jako czarna komedia. Alicja po drugiej stronie maski, no. Cześć, wróciłem. No widzisz, nie śpisz jednak? Kurde, teraz nie wiem. Adaś Myers jest tylko jeden? No możliwe, ale tych Myersów dużo było ogólnie. Kiedy w sprawie bla bla bla. No to smog. Jest! Wszystkie dobrze, czujecie to? Podczas wojny młody Hannibal Lecter. Bo to mi nie pasowało, to brzmiało jak kontynuacja, nie jak pierwsza, nie? A to jest pierwsza chronologicznie. Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę. I ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują. No i dobra, fajnie, mamy 100% chyba, nie? Tutaj bez wiedzy mamy 100%, no i fajnie, dobra, dało się to zrobić. No to Trapper będzie musiał nadrobić sobie tę część live'a. Trapper, dwa dni temu. Patrzcie, ile ten Trapper ma quizów. Chyba wszystkie robiłem. 44 wpisy, o kurde. W sensie quizy? To są jako wpisy liczone? Nie, quizy 44. O kurde, wszystkie dla mnie chyba. Ale to wszystkie robiłem raczej, nie? Tak, wszystkie robiłem. A, to było raczej dla Kocham Kino? Czy ja to też robiłem? Nie, chyba nie. Nie wiem, szczerze w sumie. Właśnie, oczaki też coś było już wcześniej, nie? Świtało. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy coś się tu zmieniło. Groteska, groteska, ale tu jest remis w sumie z Martyrsem, serbski, ludzka, hostel, piła, no i dobra, jest spoko. Całkiem. Jest osób, bo ja kurde, biało na białym to ja nie widzę. 75 jeszcze. To i tak dużo jak na tę porę, bo wiem, że macie jutro do szkoły bądź do pracy. Postaram się te topki i w ogóle, nie, w soboty to może nie, w soboty to tak koło 21 będą live'y. Ciutkę też wcześniej, bo tak nawet około 22 czasami zaczynałem, ale to trochę za późno mimo wszystko, wydaje mi się, ale tak w soboty max 21:30, najlepiej 21 jakby było, ale ze względu na to, że się szkoła zaczęła, no i ogólnie, że niektórzy mają pracę, to postaram się te live'y stopek właśnie, jakiś tam pogadanek zaczynać o 20:30, żeby każdy, nawet kto musi wstać tam 5, 6, 7, że mógł sobie do tej 22 posiedzieć się do 23, nie? No Cannibal Holocaust niestety nie wygrało. Wygrały inne rzeczy. Ma tylko 3 głosy, no tak, tak się to ułożyło. Kto ma, ten ma. No widzisz, Santy, to się obijasz, to nie masz. O, już jest głosów 75. To tyle, co teraz jest ludzi na live. No i spoko, dobra. A na Discordzie też oznaczyłem 700 osób, a głosów jest mało, szkoda. Ale głosujcie, cały czas można głosować. Ta ankieta nie znika, ona będzie dostępna non-stop. Macie ją w opisie. Pod live'em rzucam jeszcze na czacie. Przypomnę też, że macie ją na Discordzie w zakładce Topki Horrorowe. Discord jest w opisie, zaraz będzie jeszcze na czacie. Robiłem teraz quiz, na ile jestem podobny do Freddy'ego Krugera i wyszło 61, to nieźle. Co, też w snach zabijasz? Siemka, siemka. Zacięta walka, no. Ile ma 0 głosów? No dużo ma 0 głosów. Połowa tej listy. Więcej nawet niż połowa. Tu ledwo co ma głosy, tak naprawdę, z tych, co podawaliście, nie? Co nie, kurde. Co nie, panie Jakubie? A, nie zabijasz w snach. To ty, ja nie wiem, czy ty taki podobny, jak nie zabijasz, to dupa.
Powinieneś zabijać, czemu nie? O, jest 23:23 równo. A ja wam reklamę rzucę na czacie. Napiszcie, czy komuś wyskoczyło w ogóle. Jestem ciekaw, bo to ostatnio w ogóle nie działają te reklamy chyba. A w sumie jak ktoś ma, to nie usłyszał, co mówię. O, dobra, napisałem. Czyli ta tomata, no. Nie no, spodziewałem się mniej więcej takiej topki, szczerze. Ale też bez litości mogłoby być wyżej, ale mi się wydaje, że ono raczej będzie bardziej dominować właśnie w Rape and Revenge niż tutaj, nie? Nie no, Freddy ma parę dobrych części. Piwnica masz, ty wiem, ty z Majersem. O, proszę bardzo, no jednak miałeś rację, przyszedł Trapper. Trapper, no co tak późno dzisiaj, powiedz. Bo właśnie tak się zastanawiałem, czy przyjdzie ten Trapper, czy nie przyjdzie ten Trapper. No i dosłownie minutę temu skończyłem twoje quizy robić. Także musisz sobie cofnąć i obejrzeć sobie. No bo myślałem, że już nie przyjdziesz i że wejdziesz na zapis, bo jest w 11:30 już. Więc czekałem, no i zrobiłem w końcu. No charakter, nie no, wiem, żartowałem. No niestety abominacja, no ale możesz oddać swój głos, no jest tak nisko, tak głosowaliście. Chyba nikt nie miał reklamy, bo nikt nie napisał. Co ci nie działa, Mateusz? Powiem ci tak, Trapper, nawet tego Hannibala, którego oglądałem dwie, a pamiętam jedną zrobiłem na 100%, jakoś się udało, z małym tipem, z chronologią. Incepcję oglądałeś? Tak? Też na Netflixie jest? A, ostatnio była w kinie, ale w sumie bym ją chętnie piąty raz obejrzał, bo 4 razy widziałem Incepcję. Ale obejrzałem ostatnio Odyseję Kosmiczną właśnie, ja pierdolę. Ło, jakie tam są, tam końcówka, ło! Ten film, co on robi z efektami, w tym 68 rok, nie? Jest masakra. Ale dzisiaj 1408 powtarzałem i ten film, no, jest zajebisty. Linkacz nie działa? Czemu? Nie, no dobry, podałem, czekaj. Mi działa. Ewentualnie może się od razu wyświetlić wynik, a to wtedy na dole trzeba kliknąć tam Vote'a. Ale musi działać, spróbuj z opisu jeszcze. Końcówka Miażdży Moszne, w sensie Odyseja? Nie miałeś reklamy? No właśnie, bo masz adblocka pewnie. Demokratyczne, no dokładnie. No to najwyżej Trapper sobie cofniesz 10 minut live'a i zobaczysz, jak mi poszło, ale w Laleczce też mi dobrze poszło. No chyba z jeden błąd tylko. Spadasz? Trzymaj się, Golden Kuba, papa. Dobrze mi poszło, mimo że nie pamiętałem to. Jakoś się udało, większość poszła dobrze. 1408, no z tym chyba kinowym mi się wydaje, bo na DVD jest raczej to kinowe. Z tym no dobra, uwaga, teraz jest spoiler, kto nie chce spoilera i nie oglądał 1408, niech na 20 sekund się wyciszy. No z tym zakończeniem, gdzie jest happy end. No to tak powiem, bezspoilerowo, jest po prostu happy end. Bo jeszcze jest to alternatywne drugie na YouTubie, gdzie jest funeral, nie? Jest pogrzebik. Z tego co słyszałem, zawsze są 4, ale tak, na płycie jest jedno. Na YouTubie znalazłem drugie i nie mogę doszukać się więcej, więc albo jednak nie ma, albo po prostu ono już jest jakoś wplecione w film do interpretacji, w sensie, że mogłoby się na przykład wcześniej scenę czy dwie skończyć i na przykład na tym etapie, gdzie on się uwalnia i jest na tej plaży, nie? Mogłoby się na przykład wtedy skończyć, to można by było liczyć jako trzecie. Ale ja znalazłem tylko 2. W sensie to z happy endem, że tam żyje i tak dalej i jest happy z żoną, i drugie, że no właśnie jest pogrzeb, nie? Więc nie wiem, które brać jako trzecie i czwarte, czy tam na tej plaży, czy są jeszcze gdzieś indziej w sieci, ale postaram się odgrzebać przed recenzją. Nie ma żadnych dodatków na tym DVD właśnie, jest taka biedna strasznie ta płyta. Widziałaś 3? A jakie trzecie oprócz tego, co wymieniłem? Najlepiej jak ten, oznaczysz komentarz spoilerem też dla reszty. Blu-raye raczej nie, bo są za drogie. No właśnie, jakie? To jest dobre pytanie. Coś reklamy nie ma? A kliknąłem 4 razy. No mówiłem, że coś ostatnio jednej osobie może wyskoczyć coś. Ścierwo te reklamy. 80 osób jeszcze o tej porze. Co wy do szkoły nie macie jutro, czy nie lubicie spać? No 2 grosze się z reklamy zarobi, ty. Ja raczej z ciekawości kliknąłem. Wyszły z mody. Nie no, fajnie mieć zajebistą jakość, ale mówię, strasznie drogie raczej. No wiadomo, że są lepsze, tylko wiesz, ja te DVD kupiłem po złotówce czy po 5, a część dostałem, a na Blu-raya muszę 5 dych wydać, nie? Na priv podesłać? Bardzo chętnie, możesz nawet teraz, żebyś nie zapomniała, tam gdzieś na Discordzie czy na Messengerze. Spoko. PS3, PS4, no mam akurat PS4, ale i tak drogo. Defender to dziewczyna? Tak, to dziewczyna. No nie wstaniesz właśnie, Lucky Neron, trzymaj się, dobranoc. Trzeba się wyspać, w końcu buda się zaczęła. Jak tam w izolatce w ogóle, ktoś już był?
Na DVD jest więcej starych, to prawda. No, z tych starych horrorów na Blu-rayu nie znajdziesz, bo w ogóle nie wychodziły. O ile wtedy Blu-ray był, bo nawet nie wiem. Tak, ceny są masakryczne, no. No musiałbym być bogaty i spędzić fortunę na Blu-raya po prostu, nie? Incepcję, no oczywiście, że oceniłem. Dałem 10 po trzecim podejściu. I po czwartym podtrzymuję. Także... O, oczywiście, że tak. Czemu miałbym nie ocenić, jak 4 razy widziałem? A możesz nawet jakoś bez kontekstu, Sanderka, jak chcesz napisać. Jakie to było zakończenie. Cały czas masz wakacje? Dlaczego? Czy wagarujesz, Akadaś Myers, ten niegrzeczny chłopak? Co z tą muzyką? Działa to? Chyba działa. Pytanie masz? Smakoszu normalny i alternatywny. Tak, Smakosz też ma 2 zakończenia, ten pierwszy. Wiesz co? Szczerze to nie wiem, bo ja w telewizji nie oglądałem, bo ja nie oglądam telewizji. Także nie wiem, które jest normalne, a które jest alternatywne nawet. Miałem na DVD, ale oddałem w prezencie. Natomiast ja widziałem w necie kiedyś zakończenie tam z tą skórą, gdzie przejeżdża kamera jakby przez zdartą skórę, nie? Przez tam chyba twarz czy przez oko. Ale nie wiem, czy to jest alternatywne, więc ciężko mi powiedzieć. Ale widziałem na YouTubie faktycznie też to drugie, ale no właśnie nie wiem, które jest tym zwykłym, a które alternatywnym, bo nie oglądam telewizji, więc tym bardziej, no w życiu bym horroru z lektorem nie obejrzał i nie orientuję się. No właśnie, jakie jest zwykłe, to jest dobre pytanie, nie? Twój króliczek jest 10? Jaki króliczek? Co, że doświadczalny na dychę? Co? Dusza uwięziona w hotelu? No tak, Sanderka. No to jest to, co było na tej płycie też. Chyba, czekaj. Nie, no to było chyba z tym pogrzebem. W sensie jest scena z pogrzebem i później po tej scenie jest właśnie, jak jego dusza zostaje uwięziona w hotelu, jest pokazane to, no. Tak, no to jest jedno to samo zakończenie, to nie jest trzecie, wiesz? No to jest właśnie po prostu, gdzie on nie przeżywa i ta dusza, jest pogrzeb i później ta dusza. Także to nadal 2. Na 100%, bo sprawdzałem jeszcze dzisiaj na YouTubie to. Skórą, alternatywne jest z tą skórą, no możliwe. No to ja to widziałem. Ale to drugie też widziałem gdzieś tam na YouTubie. Jest bez pogrzebu? Nie, pokażę ci, że jest z pogrzebem. 1408 Alternative Ending. Zobacz. Bo wcześniej mi się odpalił jakiś, właśnie jakiś gówniany format taki. Wiem, że też jest normalny format. O, tutaj. Jak ktoś nie widział filmu, to polecam nie patrzeć. Widzisz? Dobra. Widzisz, to jest... Tam był pogrzeb? L. Jackson odjeżdża z pogrzebu? I tu jest pokazana jego dusza. O kurwa, Lucky Luck. No jest, jest. Bardziej rozwinięte jeszcze bez? Ale to jest ta scena, czy jest inna, że jego dusza... W sensie jest inna jeszcze z jego duszą? Czy jest rozwinięta ta scena po prostu bez pogrzebu? Bo nie widziałem już... No przeglądałem tego YouTube'a, nic tu nie znalazłem więcej. Dobra, bo copyrighty kurwa dostanę. Widziałeś to? Dobrze. Jeszcze inne? No ale właśnie tu nie ma więcej. Bo tu jest jeszcze alternatyw, ale to nie jest alternatyw. To jest zakończenie te, co było na płytce faktycznie. Tutaj on wychodzi normalnie i jest git wszystko, nie? Czyli to jest pierwsze, to jest drugie. Deleted scenes sobie oglądałem, usunięte sceny. Making of oglądałem. To też jest niby alternative ending, ale to jest to, co ja widziałem przecież. No, no to też widziałem. No to jest... No dokładnie, no to jest to samo. Cały czas są te same. Czy oryginalną wersję Abominacja? Nie wiem, która to jest oryginalna, ale no oglądałem taką, jaką znalazłem, więc ciężko powiedzieć. Nie spoilerujcie, no to... Mówiłem, że trzeba się wyciszyć na 30 sekund. No teraz już nie wiem. A gdzie je znalazłaś, Sanderka? To podejście, jak gdzieś znalazłaś, bo właśnie jeszcze pogrzebie przed recenzją, żeby... o wszystkich powiedzieć. No właśnie, żeby copyrightów nie było, dlatego już wyłączyłem. No tak, Nemesis, no to w takim razie to jest alternatywne chyba z tą skórą brata. A w takim razie, a jakie jest drugie? Czekaj.
Albo jakie jest pierwsze? Jeepers Creepers Ending. To jest to alternatywne chyba? Ta, to jest alternatywne, nie? Ups, XD. Pewnie będzie w każdym to samo, bo jako alternatywne, czy nie? No tak, a to w takim razie wszędzie jest alternatywne, a nie ma tego zwykłego, pokazanego. Tak samo jak... Nie, w 1408 akurat było, dobra. Na YouTubku są oba. Królik jest 10 na liście, a spoko. No jest. To trochę głosów doszło, jest 82, no nie! Groteska prowadzi, był remis, ale doszły głosy i jest 14 do 11 dla Groteski, Martyrs drugi i Serbski trzeci, no dupa. No znajdź jak możesz, bo nie wiem gdzie szukać, chyba że w czeluściach internetu już, bo na YouTube więcej nie widzę. Filmowanych lubię? No lubię. Kubka wstydu, nieładnie. Czekaj, jeszcze spróbuję na YouTubie, ale to chyba mi się wydaje, że nie ma. Wpiszę inaczej, może 1408 All Endings. Właśnie kurde nie ma, no. Ending Explained, ale to mi niepotrzebne. Sam umiem zrozumieć. No i wszędzie jest to samo, nie? Director's Ending. Będzie znowu to samo. To jest to samo znowu. A, czyli to jest wersja reżyserska, a tamta pewnie z happy endem, taka bardziej producentów czy wytwórni, no jak zwykle. Oni muszą na swoim postawić, ale reżyser chce inaczej, nie? No to tu nic więcej kurde nie ma właśnie. Tu to znowu jest to samo. O, Dark sezon pierwszy. Muzyczka z intra jest zajebista. Puściłbym wam, ale na bank copyrighty wywali. Minuta 20 to wiadomo. A to jest zajebisty soundtrack naprawdę. Ale na Twitchu puszczałem. Na Twitchu wam puszczę. Może jutro zrobimy live'a albo pojutrze. Chociaż pojutrze Polska gra mecz towarzyski chyba z Hiszpanią sobie chcę obejrzeć. To może jutro wam zrobię. Na Twitchu, jak zmontuję odcinek i to zrobię też live'a na Twitchu. To wam puszczę. Z kozak. Tak, to jest w ogóle cały kanał właśnie poświęcony temu, żeby wyjaśniać zakończenie każdego filmu. Zawsze jest ending explained, ale faktycznie dużo ludzi nie rozumie zakończeń, nawet w prostych filmach i ten kanał się mega klika, także... A to jest trochę dziwne, ale no spoko, ogląda się, nie? Zresztą no nawet zobaczmy, ile to ma wyświetleń, na przykład po takim 1408. Zobacz, rok temu dodane tylko, mimo że film ma już grubo ponad dychę. 3 miliony wyświetleń prawie, także ludzie faktycznie szukają tych wyjaśnień. To 34 minuty trwa, bo albo nie rozumieją, albo chcą upewnić, czy dobrze zrozumieli też swoją drogą, nie? Ty, a może on pokazuje te inne zakończenia jeszcze? Czekaj, co to było? Nie, no to było. Wszystko widziałem. Ja nie wiem skąd. I on 30 minut tłumaczy te zakończenie? Kurwa, poważnie? No i właśnie, i tu wszyscy operują dwoma zakończeniami, nie? Gdzie jest te trzecie i czwarte? To nawet jeżeli mówisz, Sanderka, że ten duch jest bardziej rozwinięty, to w sumie tak czy siak to jest to samo zakończenie, co z pogrzebem, nawet jeżeli jest bardziej rozwinięte, nie? Ale jak tak jakby spojrzeć, to jest to samo. Najgorszy horror. Nie, no wydaje mi się, że Polska-Hiszpania, nie? Chyba. Mecz towarzyski. I tam wcześniej jakieś młodziaki jeszcze będą grały, chyba 19-letnia? 19-letni team będzie grał z kimś? Coś tam będzie jeszcze, no. Od wczoraj niewidzialnego człowieka. Co, podobał się? Soundtrack świetny, sam serial też, no, zgadzam się. Nie wiem, ja nawet nie wiem, gdzie mam szukać. 1408 Alternative Endings. W Google wpisałem. O. Oryginal ending was much darker, no właśnie. Nawet portale piszą, że oryginalne zakończenie 1408 było bardziej mroczne, w sensie ta reżyserska, gdzie jest faktycznie... No gdzie się kończy, powiedzmy, bardziej tragicznie, a ta wersja taka kinowa to była zapewne z tym happy endem, nie? O, a jakiś portal mówi, że 1408 has three endings. Three. Że trzy ma. No to jest jako thriller, to nie jest thriller, tylko horror, kurwa, ich mać.
No spoilery, dobra, nie będę się w to zaczytywał teraz, to sobie przed recenzją zrobię. Aha, a tutaj jest napisane, że ta reżyserska ma bardziej tragiczne zakończenia. Wcześniej mi się wydało, przed chwilą jak sprawdzaliśmy, że było na odwrót, że to ta reżyserska jest happy endem. Ja już kurwa nie wiem. Zaczytam się w to jutro lepiej. Polska Holandia? A, Polska Holandia, no możliwe. To będą grać z ziołem w sumie, oni będą tam, wiecie, wcięci troszeczkę na tym meczu pewnie. Farte, ucięte kino. No ja już nie wiem, muszę się doczytać. No bo nie każdy się boi klaunów Nemesis, no to jest prosta odpowiedź naprawdę. Martyrysa byś powtarzał? No ja też dwa razy widziałem. Khalidowa odejście, najgorszy horror. A czemu odszedł? Nawet nie wiem, no może i być to horror dla kogoś rzeczywiście. Dobra, tutaj jest duża wypowiedź, więc o, zapiszę sobie, na razie nie będę się zaczytywał. Dobra, ostatnie odświeżenie, moi drodzy. 15, jeszcze więcej głosów ma ta groteska, no. Proszę bardzo, dobra. No co, na dzisiaj będziemy sobie raczej kończyć. Skoro żeśmy zrobili, trochę sobie pogadaliśmy, quiz weszły, fajnie było. Jeszcze raz podrzucam, kto nie zagłosował, ankietę na czacie. Po raz tysięczny będę o tym trąbił, aż wbijemy 10 tysięcy na Instagramie. Zapraszam, bo wtedy będę miał swipe'a, będę, wiecie, jak wrzucę story, to będziecie mogli sobie siup, palcem do góry przesunąć i wejść w dany link. To jeszcze trochę zajmie, bo mamy 1800 prawie, więc do 10 tysięcy daleko, ale bardzo chcę tego Instagrama rozwijać. Także zapraszam, obserwujcie Galerię Horroru i będę czytał wszystkie followki na żywo, jak coś jeszcze wskoczy teraz. Dobranoc, Adaś, dobranoc. Ty już ze dwóch nie idź, bo ja już kończę, wiesz? Za stary był? Aha, spoko. Przeciwników nie miał? No tak, wszystkich telepiesz na łeb, to... To już jest dupa. Co ja chciałem wam jeszcze powiedzieć? Nie obiecuję, ale postaram się jutro zrobić tego zaległego live'a na Twitchu. Bo w piątek to będę meczek oglądał, to wtedy raczej nie za bardzo. A w sobotę jeszcze nie wiem, czy będzie gra, czy tak jak mówiłem, może jakaś dyskusja z Marcinem właśnie, tak w sobotę, w weekend, żebyście mogli być też, jakoś tam o 21 powiedzmy, bo Marcina to będzie 20, bo on ma godzinkę do tyłu, bo tak to macie szkołę w tygodniu, a żeby ten, no jeszcze do najci kleć, żeby więcej osób mogło wejść. Na dobranoc, a jakiś ty kurde jesteś ten, i ty jesteś hojny dla mnie, jeszcze żeby się lepiej spało, piąteczkę wrzucił, jeszcze sobie idę zagrać chyba Valoranta. Kolejne piwo, czyli spać? Oczywiście, że piwo. Dziękuję, Łukaszek, za donejciora. Łap serducho ode mnie. O, nie wyszło mi coś. Jeszcze raz, teraz jest dobrze. Czy bym zawalczył na Fame MMA? Raczej nie. Jestem za małym siurkiem, żeby ktokolwiek mnie zaprosił. Nawet jakbym zawalczył, to nikt by mnie nie znał i to by było takie dziwne. Pewnie by mnie trochę to wypromowało, ale raczej nie chcę chyba być z tą patolą kojarzony. No, jakbym miał 500 000 subów, to może by się ktoś odezwał. Dzięki, dzięki. Dobra. Także no, mówię, może zrobię jutro. A kto jeszcze nie jest na Discordzie? Czekajcie, działa ta komenda od Discorda na czacie, czy nie? Do Twitcha macie link na czacie? Jest, dobra. Także na Discordzie dzisiejsza topka jest zapisana i 15 poprzednich, kto ma ochotę sobie tutaj pogrzebać, coś sobie wybrać do obejrzenia, to zapraszam. Dziękuję serdecznie bardzo za ogromne donaty. Tutaj już większość donatorów poszła, ale jest jeden, nawet dzisiaj dużych, pan Łukasz. Ale AV dzisiaj top donator, 165, jeszcze wspierający. Łukaszek, kiedy mi napiszesz, co mam zrecenzować dla ciebie? Jesteś w kolejce, ale... Ale będzie oczywiście, czy jeszcze nie wiesz? No i nowy czterogłowy i w ogóle nowe rekiny, dziękuję bardzo wszystkim za wszelakie wsparcie. Widzimy się chyba jutro na Twitchu, a na pewno w sobotę na YouTubach. Fajna lista dzisiaj, fajny live, było 140 osób nawet w szczytowym momencie, także bardzo się cieszę. Na koniec, zgadnijcie co wam puszczę na koniec, zaraz zobaczycie, kto nie wie. Nowe rekiny, no. I jednogłowe, i czterogłowe. Wszystko się zgadza dzisiaj. Także dobrej nocy, życzę koszmarów klasycznie, jak to Galeria Horroru, nie? Trzymajcie się, do zobaczenia. I cześć. Thank you.
kurwę jebane, te pisowskie dranie. Kurwę jebane, te pisowskie dranie. Kradną milionami te pisowskie dranie. Za niedługo w kasie sam kaczor zostanie. Kradną wielkie kwoty, później spierdalają, a przy Nowogrodzkiej z bólem łba zostają. W kurwę jebane te pisowskie dranie. Kaczorzyca stara już jajek nie znosi, prosi Ryzyka dnia każdego, prosi. Tadek nie chuj taki, jakim go malują, gdy dostaje miliony, pisiory to czują. W kurwę jebane te pisowskie dranie. Właśnie na wieczór życzę wszystkim dobrej nocy i dobrych przemyśleń. I żegnam z czułością ministra Szumowskiego. Łukasz nigdy nie wraca. Krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan. Bo wiedzie biały węgiel. Rozmawiajmy o muzyce. Ja na przykład uwielbiam bluesa. Ja lubię blisa. A my nie lubimy dziecięcej muzyki. Nie, nie, nie. Jaka muzyka podoba ci się najbardziej? Lubię tę. Jest taka dorosła. Halo, halo, budowa więźdza! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Pepa! W betoniarce! Będzie pochwalony Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, zawsze dziewica, Dorota Kania. Taki śmieć pisowski, wykolejona baba, której się wydaje, że ona wciąż coś może. No i w którymś momencie napisałem, Ziobro był ministrem, takie gorliwe pismo, w dupę jebane pisowskie śmiecie. No więc piszę do tych pisowskich wykolejeńców, skurwysyny, co znowu po latach mi robicie? No tak mu kurwie dałem to wesele, to miał wesele ze mną miesiąc. To, co przeżyłem, tą golgotę w tej kurwa Polsce, nie potrafię. Ale znowu ten z tymi chipsami siedzi, ty stonogę zamknę, to skurwysyn złodziej, pa siedzi, dobrze, dobrze. To znowu oznacza, że jesteśmy tępym, głupim społeczeństwem, które nie rozumie własnych praw. Boże, pisowcy, a może dajcie mi taki czarny bilet, że ja mogę wyjechać z tej waszej cudownej Polski, nigdy tu nie wracać. No nawet bym cię Kaczyński w dupę pocałował, no. A tak czasami sobie wieczorem mówię, Panie Boże,
A ja byś mi dał tego Ziobrę tak, żebym ja bezkarnie mógł mu po mordzie wytrzaskać, napluć w ryj. Może ma pan coś do przekazania tym mediom? Tym mediom? Jakie to media? To kurwisko Dorota Kania. Gdyby pan mógł tego nie usuwać. Plugawa kurwo, prostytutko moralna, Doroto Kanio. Wcześniej czy później za ten materiał, za nazwanie mnie pedofilem, będziesz, suko, płaciła odszkodowanie. No, ja pan za coś panu powiem. Ja już byłem złodziejem, bandytą, tam to pisowska ta kurwa Kania powiedziała, że napady rabunkowe, kradzieże z włamaniem. Wie pan co? Mnie to chyba wszystko lotto. Bo ja już tego błota z siebie nie odkleję. Ale warto za tymi kurwami chodzić i pluć im w mordę. Rozumie pan? W ogóle zastanawiam się, może czas jakiś papier toaletowy z logiem PiSu wydrukować, albo nocniki dla dzieci. Wie pan, no, kubkę robi dziecko, a tutaj... Mordercy! W brata zamordowaliście mi, skurwysynem! Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Kurwa, znowu w tej Polsce. I już mi się nie chce niczego. Jedyne, co chcę, wyjechać z tego polskiego syfu. Nienawidzę to państwa. Może właśnie w takim razie warto odpuścić ataki. Ja odpuszczę. Wie pan co, z tym odpuszczeniem to jest tak, że ja dopóki żyję w tej Polsce całej, w tym syfie polskim, to nie odpuszczę. Więc albo to się skończy, albo będą musieli się mierzyć ze mną.